wrzutka do naszej zabawy. Kochani widzowie, 8 grudnia i nareszcie cała trójca razem. Witam was bardzo gorąco. Dzień Kujawska, dobry. Kujawska, Pol i Toster. Ani było... Siema, cześć. A nie było to pewne, gdyż szaleje Kraken, tak? Czyli jakaś kolejna wersja COVID-u. I powaliło Kingę, powaliło testy. A mnie to tak, tak, ale to nie był, to nie był COVID, robiłem testy, ale powaliło mnie, słuchajcie, i... Może taki... pomyliłeś z Książowym, bo one są podobne. Kinia, akurat nie pomyliłem, ale obsikałem sobie ręce, jak robiłem test. Słuchajcie, no ale faktycznie ja miałem taki dziwny objaw, tak, że słuchajcie, po prostu zwaliło mnie z nóg na tyle, że leżałem w łóżku, spałem, potrafiłem przespać cały dzień, obudzić się, zjadłem, wszystkie potrzeby fizjologiczne załatwiłem i wracałem i spałem dalej. To się nazywa weekend. Czy to widzę, że jesteś w humorze. Widzę, wyzdrowiałeś. Szybciutko, tak. Wyzdrowiałeś. Nie, ja szybciutko. Też. Mnie w ogóle tak na jeden dzień gdzieś zmogło, ale już jest w porządku. Od 7 do 9.30 byłeś, chyba. Nie, temu. Nieprawda. Kiedy nie streamowałeś. Tak, tak. W tym roku to był najdłuższy czas, kiedy nie streamowałem. 4 dni bez streama. Faktycznie najdłuższy rekord. Chociaż jak byłem w Wenecji, to też chyba było 4 dni, ale wydaje mi się, że zrobiłem to tak, że kończyłem i wsiadałem do samolotu za godzinę, więc w tym przypadku akurat faktycznie to była długa przerwa, bo i w sobotę, słuchajcie, wróżenie, tam przemarzłem strasznie. Niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i tak naprawdę dopiero gdzieś tam wczoraj powrót. Witam serdecznie, dzień dobry. Relują już na czacie. Świetna trójca, piszą czaty. Bardzo miło. I ktoś trójca. Też napisał, że weszło mu już w nawyk, że odpala sobie KS poranek na dzień dobry. To jest dla nas dzięki. Tak miłe. No przecież tak. Uwielbiam. Ja od razu, jak tutaj przychodzę, widzę ten nasz przepiękny ekran z tym neonem, widzę was. Od razu mam świetny humor, od razu jestem obudzona, chociaż dzisiaj Trevor w nocy dał trochę popalić. On w czwartki sobie wybiera, właśnie noc z czwartku na piątek, żeby robić dziwne rzeczy. Czuję niepokój, że ty rano znikniesz, zamiast z nim wyjść. Nie, po prostu tak coś mu się... Czwartki, chociaż powiem wam, że słyszałam sąsiada. Stop. Tak? Koniec, posłuchamy tej historii później. Michale, chyba problem z mikrofonem. Coś jest chyba z mikrofonem. A ty nie... Tak, ja po prostu nic nie mówiłem jeszcze. Dałem wam się wygadać. Może dlatego. Nie słychać. Zagadaliśmy. Że mikrofon nie działa, po prostu Michał się nawet Michał jeszcze nie zdążył odezwać. Tak, ale chcę... No, chciałam tylko skończyć marzewną historię, że jak szykowałam się rano do pracy, to słyszałam, jak sąsiad wraca z imprezy. O. Także to tak widać. Tak o drugiej w nocy już wracał? Czy ja się o drugiej szykowałam do pracy już, myślisz? Myślę, że nie położyłam. Nie, wczoraj byłam na evencie, było bardzo fajnie. Moi znajomi od razu, jak przyszłam na event, powiedzieli, Kinę, ty masz rano poranek, grzecznie, mówię, oczywiście. Ale to jest niesamowite, jak gdzieś widzowie, czy też znajomi potrafią dyscyplinować w tej kwestii. Bardzo często. Bardzo, masz poranek. Ja mówię, halo, mam poranek. Zauważyłem, słuchajcie, że większość premier gier jakichkolwiek jest w czwartki. Nie wiedziałem o tym, nie zwracałem na to w ogóle faktycznie uwagi do momentu, kiedy nie zacząłem przychodzić na poranki w piątek.
początek, ale faktycznie gdzieś no, ostatnio Season of Discovery, World of Warcraft, przecież Baldur's Gate, Payday, no wszystkie te gry mają premiery w czwartki albo przedpremiery i faktycznie bardzo często jak chcę ograć i kilka słów powiedzieć podczas programu, no to wszyscy mówią Filipie, ale pamiętaj jutro poranek, jutro poranek. Ale jutro to jest fajne to dyscyplinowanie, tak jak ciebie, że... Bardzo mnie wczoraj pamiętam dawno temu Robert Lewandowski mi opowiadał, który jak wiadomo bardzo się dobrze prowadzi. Jeszcze grał wtedy w Lechu Poznań i chyba, no nie wiem, może to były jego urodziny albo Ani gdzieś poszli do restauracji, a wiadomo, że czy ona mu gotowała te wszystkie dietetyczne potrawy, więc jakoś absolutnie wyjątkowo gdzieś poszli i naprawdę była jakaś 21, a tutaj już w pewnym momencie podeszli do niego. Panowie, cześć Robert, miłego wieczoru, no ale słuchaj, jest 21, ty masz za dwa dni mecz i on mówi raz jeden, w ogóle gdzieś wyszedłem, ale przecież to nie było tak, że stół się tu uginał tam tak. Od butelek czy coś, wiesz, skromnie jakiś jeden toaścik, ale tutaj wiesz, tak. Kibice potrafią zdyscyplinować. Ja wczoraj byłam dyscyplinowana przez moich znajomych i nieznajomych również, także bardzo pozdrawiam, dziękuję, tak, bardzo dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam, cieszę się, że tyle też graczy ogląda KS Poranek, pozdrawiam gorąco i właśnie a propos, bo był u was Mikołaj? Był. Tak, był fake Mikołaj, czy taki był, był u mnie Mikołaj i to co ciekawe, taki prawdziwy Mikołaj, dlatego że jakiś czas temu, nie jestem w stanie skonkretyzować daty, ale został u mnie przez moją rodzicielkę schowany but. Byś pomyślała z bardzo dużym wyprzedzeniem, zadzwoniła do mnie 8 grudnia i powiedziała poszukaj buta, bo Mikołaj przyszedł. Więc faktycznie tam były słodycze, więc coś cudownego. U ciebie był Mikołaj? Wiesz co? Tak. I tak to zostawimy, bo jest godzina wczesna. Ja sobie sam robię najlepsze prezenty i tym razem o sobie nie zapomniałem. Ale to jest przepiękne, tak. Ja zgadzam się z tym, co mówisz. Trzeba się też rozpieszczać, a ja dostałam sobie taki prezent w tym roku, że już nic innego nie potrzebuję. Moje dwie najukochańsze gry weszły w kolabo, czyli Destiny i Wiedźmin. Mhm. Jak mój tytan latał w zbroi z Ker Morhen, ja aż miałam dreszcze na całym ciele. Coś niesamowitego. I tak właśnie też pytanie do widzów, pytanie do was. Jakby dwie wasze ukochane gry miały wejść w kolabo, co by to było? Oho, to jest bardzo, bardzo ciekawe. To wydaje mi się, że to zależy. No to może Michale, jeżeli masz już... Moje dwie ulubione gry, no to na pewno byłby to Cyberpunk i... ja wiem. Może na przykład Tekken, żeby wiesz, bo bohater twój z Cyberpunka mógł staczać walki z tymi, by go tam, wiesz, cały czas tropili, namierzali ci z Tekkena i musiał co jakiś czas staczać takie tego typu walki. To się chyba może nie wydarzyć. Taki nie? Kolabo chyba nie dojdzie. No chyba, że jeszcze inaczej, bo moją ulubioną grą i właśnie dostałem zresztą od producenta w prezencie, mogę się pochwalić, Football Manager 2024. Że Tekken z Football Managerem. Nie, ale już bohater Cyberpunka, który tam wraca do domu i chilluje odpalając Football Managera. Na przykład. No, wtedy 2077. U mnie ciężko stwierdzić, bo wydaje mi się, że bardziej podchodzę do gier sezonowo, że w danym sezonie bardzo mi się podoba ta gra. Przez jakieś 2-3 miesiące jestem zakochany. Wiesz co, na pewno gdzieś tytuły Rockstara. Myślę, że Red Dead Redemption 2 teraz przecież zapowiada dane hucznie. Grand Theft Auto 6, prawda? Trailery już ujrzały światło dzienne. Nie mogę się doczekać, co ja prawda. Ja się boję tego GTA, ale skończę. Dlaczego? Dlaczego? Wiesz co, boję się, że nie sprosta moim oczekiwaniom. No jednak wiesz, Trevor to jest, no, to jest twoja postać, no, to którą pije. Mój pies samej... ma imię po tej postaci. Boję się, że nie będzie aż tak charyzmatycznych postaci, jak było. Ale możliwe, bo poprawność polityczna też zapukała do Rockstara. Takie mamy czasy. Faktycznie była to gra, która zawsze wyróżniała się tym, że nie było tematów tabu absolutnie, a w tym momencie wydaje mi się, że gdzieś tam do Rockstara zapukali, ale wydaje mi się, że gdzieś tam mimo wszystko to ten core Grand Theft Auto zostanie. Ja się nie mogę doczekać. Powiem szczerze, że podchodziłem tak z delikatnym dystansem, bo wszyscy tak mówili, Filip, ty nie jesteś zahajpowany na to GTA 6. Ja mówię, słuchajcie, będzie to będzie, tak, ale zobaczyłem trailer i mówię, nie mogę się doczekać absolutnie. Tak. Premiera w 2025. Najprawdopodobniej na konsolę najpierw, pewnie po roku, jak to bywa właśnie z grami od Rockstara. Rok później, kiedy GTA miało premierę na konsolę PlayStation 3, była premiera chyba półtorej roku później na pecety. Z Red Dead Redemption było to chyba rok i jeden miesiąc, więc mam nadzieję, że 2026-2027 może będziemy mogli zagrać na pececie. Natomiast na pewno kusi to ten
świat otwarty, w tym przypadku na Florydzie. Oj, pięknie. I widziałem taki filmik, słuchaj, różnych już tam fragmentów, różnych, wiadomo, Florida Man. Jak ktoś pisze w Google Florida Man, to zobaczycie, co wam, jakie wariactwa lokalesów wyskoczą. Ale widziałem cały taki filmik, gdzie na górze były sceny z gry, a na dole autentyczne z różnych newsów, jakichś tam, a to, że ktoś krokodyla z basenu wyciąga, tak, i tam walczy, a tak, że jadą i ktoś twerkuje na dachu, tak, samochodu. Wszystko autentyczne z zapisów rzeczy, które się wydarzyły na Florydzie. Więc tak jak pamiętam, po GTA potem jeździłem po Los Angeles i cały czas żeśmy tropili, o to tu, to tu, to tutaj te domki, to stąd kradło się samochód, prawda? I tak. I to było niesamowite. No to może tak samo teraz będzie z Florydą. No jeszcze musimy poczekać. Ale to grając w GTA, mówisz, o to stąd kradło się samochód. Nie, żartuję oczywiście, ale... Jeszcze musimy poczekać i to poczekać. Pewnie to... poczekamy. Nie, no tak naprawdę 2025, więc wydaje mi się, że jakiś grudzień. Rok czekania. No dwa lata czekania, tak, od dzisiaj. Myślę, wydaje mi się, że tak, dzisiaj już rzucili tą zajawkę i każą czekać. Myślałem, że tak miesiąc, dwa miesiące przed launch. Nie, absolutnie. Będą pompować balonik. Wydaje mi się, że październik, listopad. Zazwyczaj gdzieś tam Rockstar celuje w te daty. Ale jeżeli jesteśmy przy temacie gier, to moi drodzy, dzisiaj w nocy odbyło się The Game Awards, tak, 2023. Właśnie, tak. I warto porozmawiać o tym, bo pamiętam, jak gdzieś tutaj recenzowaliśmy właśnie Baldura trójkę, Baldur's Gate 3. I faktycznie mówiliśmy o tym, że jest to kandydat do gry roku i okazało się, że faktycznie jest, i to niesamowite. Bez zaskoczeń. Bo Baldur's Gate został grą roku 2023. Ja nie skończyłem. Utknąłem w trakcie. Ja to samo, ale za, na pewno. Za długa. Jest dobrze zrobiona, przede wszystkim rewelacyjnie wykonana. Wczoraj akurat miałem okazję zagrać w tytuł, który. No, ogromne były plotki, że to jest w ogóle oszustwo, że to jest scam. Twórcy mieli niesamowite problemy. The Day Before nazywa się tytuł. Jest osadzony w świecie postapokaliptycznym, świecie pełnym zombie. Jest to multiplayer, gdzie zbieramy ekwipunek, no, walczymy z przeciwnikami, ale również jest też element player versus player, czyli po prostu bitki z innym graczem. I ogromne były plotki, że ta gra w ogóle nie ukaże się. Gdzieś byli pracownicy, mówili, że oni kradną asety, że to tak naprawdę jeden wielki szwindel. Mało tego, mieli problemy, dlatego że ktoś z Azji odezwał się i zgłosił roszczenia swoje wobec The Day Before, że on taki komiks napisał i to jest nazwa zastrzeżona. Zdjęto tę grę z platformy Steam, gdzie była ona bardzo często wishlistowana, czyli pozostawała na liście życzeń graczy. I powiem wam szczerze, wczoraj ograłem. Faktycznie różni się mocno, jeżeli chodzi o taki... No, jest po prostu niegotowa. Jest po prostu ta gra niegotowa. Dzisiaj mamy niestety, ale problem taki... Znak tych czasów. Że wydawcy wypuszczają nam półprodukty. Gra. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby może przy jednym, pierwszym, drugim, trzecim update'cie załatać tę grę. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Przecież jak kupowało się pudełko... przychodziło się do domu i gra nie działała, no to koniec, tak? A dzisiaj już tak naprawdę w dzień premiery są wypuszczane pierwsze łatki. Gra jest absolutnie niegotowa. Badałem to wczoraj z moim, można powiedzieć, laboratoryjnym partnerem i okazało się, że da się kopiować pieniądze w tej grze w pewien sposób i można kupić już tak naprawdę w 30 minut najlepszy ekwipunek, jaki tylko jest. Oczywiście nie zachęcaliśmy do tego, ale sprawdziliśmy, że faktycznie można, można te pieniądze kopiować. Dużo, masa błędów, problemy z serwerami, za mało tych serwerów, problemy z połączeniem. Ogólnie oceniam średnio premierę, ale wierzę, że ten tytuł będzie nadal rozwijany i że faktycznie... Najprawdopodobniej teraz będą musieli zrobić tak zwanego klasycznego wipa, czyli czystkę, no bo z tego, tak, co widziałem, to każdy sobie jedyne, co robił, to kopiował monetki w magazynie, no tak, i później mógł kupić sobie najlepsze ekwipunek. Ma to swój urok na 3 minuty, a później już obawiam się, prawda, że nie. Ale pamiętam, jakie premiery przecież problemy miał Cyberpunk, kiedy wyszedł, zwłaszcza na konsolę PlayStation. No tam to były takie problemy, że ludzie masowo zwracali grę. I to jest, tak jak wspomniałam, problem naszych czasów, że są wydawane te półprodukty, ale i tak, jeśli miałam się przyczepić najbardziej do czegoś, jeśli chodzi o gry i wydawców, to o pay to win, czyli od kiedy możesz sobie od razu kupić ekwipunek czy jakieś lepsze bronie, skórki. Skórki to tam jeszcze pal licho, ale kiedy górujesz ekwipunkiem i nad innymi graczami, no jest to niesprawiedliwe i jest to nie fair. Ja lubię takie gry, kiedy samemu dochodzisz, samemu musisz po prostu czuwać. Kiedy co? Nie, kiedy samemu. Też chmury.
Tak, widzę, to widzę. Słuchajcie, to był niespodziewany kącik. Ulubione połączenie Kingi to Wiedźmin i gra wstępna. Dobrze, słuchajcie, ale jeżeli mamy, jeżeli mówimy... A mogę szybciutko, nie... bo czaty tutaj tak fajnie zaczęły łączyć te gry, które chcieliby zobaczyć. The Last of Us i EAFC albo GTA 5 i FIFA. To jest przepiękne połączenie. GTA 5 i FIFA? No ciekawe. Ciekawe no, to są połączenia na pewno, fajnie. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednym polskim akcencie, bo faktycznie Cyberpunk również został tutaj nagrodzony i wyróżniony jako najlepiej rozwijana gra 2023 roku. Kolejne. Faktycznie Redzi, mimo początkowych wielkich trudności, jeżeli chodzi o premierę, problemy z grywalnością, zrobili robotę. Ten Cyberpunk naprawdę dobrze się teraz ogrywa. Ja na przykład nie grałem na samym początku, żeby się nie zrazić. Ogrywałem sobie jakieś kilka tygodni temu. Gra się rewelacyjnie. Cyberpunk naprawdę top. Tak, ja no też po roku nie chciałem wejść w te wszystkie wiesz, bugi i tak dalej. Odczekać, aż to naprawię. Od groma. Słuchajcie, musimy... Warto też o adaptacji. A dobrze, nie mam już czasu. Musimy tak, chyba zrobić osobny kącik, program o grach. Kącik gamingowy, tak. A mamy kalendarium, tak, a potem zaraz gości. Adaptacja teraz to fajna, ale o tym porozmawiamy z Nikodemem, co? Dzisiaj 8 grudnia, imieniny Marii. Na pewno mnóstwo Marii jest, więc wszystkim składamy. Moja babcia, życzę wszystkiego dobrego mojej babuszce. 8 grudnia dzisiaj właśnie ma imieninki. Edytom też, bo na pewno może nawet jakieś edyty nas oglądają. Natomiast chciałem wam zwrócić uwagę na imię Narcyza. O, jako, że imię Narcyz, wiadomo, nie wszyscy może wiedzieli o istnieniu żeńskiej odmiany Narcyza. I chcę wspomnieć ten mit, no bo jeden z ciekawszych, piękniejszych, ale właśnie w przypadku Narcyzy, no bo wiadomo, że Narcyz, jak się urodził ten chłopiec, to jak to miano w starożytnej Grecji w zwyczaju, udano się do wróżbity, zresztą jednego z najsłynniejszych starożytnych Terezjasza, który powiedział, że to małe dziecko dożyje sędziwego wieku pod warunkiem, że nigdy nie zobaczy swojego odbicia w lustrze. Hmm? Więc go gdzieś tam chowano w lesie, a jak dorósł, to stał się po prostu myśliwym, polował, nie bardzo miał okazję i wszystko było dobrze, aż pochylając się, żeby zaczerpnąć wody ze źródła, czy tam z jakiegoś strumyka, zobaczył swoje odbicie i się w sobie zakochał, tak mówi ten mit, i przestał jeść, pić, tylko się zakochany w siebie wpatrywał. No i jeden mit mówi, że no po prostu z wyczerpania padł, a drugi, że tak długo nad tym brzegiem stał, że wrósł w ziemię i zamienił się w kwiat, prawda, Narcyz. Ale przy okazji jeszcze spowodował tragedię nimfy Echo, która właśnie zakochała się w nim, nimfy się w nim kochały i tak dalej. Niektórzy mówią, że to ponieważ nie odpowiadał na miłosne ich westchnienia, to do Nemezis się zwróciły i to ona go ukarała zakochaniem w samym sobie. Natomiast właśnie Echo się w nim zakochała i z tego zakochania i odrzuconych zalotów zaczęła mówić tylko, straciła umiejętność mówienia i tylko powtarzała ostatnie słowa, które usłyszała, i stąd dzisiaj właśnie echo. Ale świetną, ciekawą interpretację tego mitu podał już w helenistycznej Grecji Pauzaniasz, mianowicie, że Narcyz tak naprawdę, skąd cały ten mit się wziął, prawda była taka, że miał siostrę bliźniaczkę, tak, i ją kochał bardzo. I kiedy ona zmarła w jakichś tam już niewyjaśnionych okolicznościach, on szukał odbicia. Tak, wpatrywał się po prostu tak z tęsknoty za nią, za siostrą, wpatrywał się we własne... Taka mniej poprawna politycznie wersja jest taka, że on się w niej po prostu zakochał. No tak, w starożytnej Grecji różne patologie. Ale po prostu może kochał siostrę i z tej tęsknoty za nią, szukając jej odbicia, na co dzień się wpatrywał i właśnie też uwiądł z tęsknoty. Taka historia Narcyza, dlatego chciałem ją przytoczyć, bo dzisiaj mamy Narcyzy. Tak. Czyli był Narcyz, siostra mogła mieć na imię Narcyza. Narcyza, nieco zapomniana. Ale to też ciekawe echo, w sensie to, że powtarzanie ostatniego słowa. Ja pamiętam, jak kiedyś w kampanii wyborczej zwycięskiej wtedy Donald Trump właśnie użył takiej zagrywki. Powiem wam szczerze, rewelacyjnie, no widać, że ten gościu po prostu wiedział, jak się robi media, jak się robi kampanię wyborczą. Wziął jakiegoś dzieciaka na rękę i ten dzieciak powtarzał ostatnie jego słowa. Więc zadał mu pytanie, jak myślisz, kto wygra wybory prezydenckie. Wtedy Clinton była chyba jego przeciwniczką. Clinton czy Donald Trump?
Trump. I powiedział, że Trump. Taki malutki dzieciaczek, który też powtarza ostatnie słowo, więc... I zobaczcie, ile razy my widujemy Donalda Trumpa. On przecież występuje w Kevinie. Chyba Kevin sam w Nowym Jorku i tam występuje Donald Trump. Tak, więc tak, pojawia się. My w każdym roku, oglądając masowo, wszyscy na masową skalę Kevina widywaliśmy. Tak. Ja już nawet wziął udział w serialu Seks w Wielkim Mieście. Też tam się pojawił. Także on gdzieś tam lubił tę kamerę. Miał parcie na szkło, to było widać. A to, że został prezydentem, to teraz, jak tak sobie o tym myślę, wydawało się to niemożliwe. Prawda? A jednak... A więc... teraz to się wydaje bardzo prawdopodobne, czyli jest zupełnie odwrotnie, raczej na bank. Właściwie nie zastanawiamy się, czy Donald Trump wygra wybory, tylko co będzie, jak wygra, co będzie z wojną w Ukrainie, co będzie z NATO, co będzie z konfliktem z Chinami, także zobaczcie, kto obchodzi dziś urodziny, bo się chce zatrzymać dla was przy dwóch postaciach, przynajmniej z tych wielu, które... Pewnie Nicki Minaj. Nie, błagam cię. Maryla Rodowicz, nasza królowa naszej sceny rozrywkowej. Maryla Rodowicz, niestety podany tutaj jest wiek w nawiasie, chciałem go nie wymieniać. No i słuchajcie, no wiadomo. Proszę. Maryla Rodowicz, właśnie, to jest mem, to jest, tak, miałem przyjemność z Marylą Rodowicz i nawet pamiętam, to był 2018 rok. Dlaczego? Bo to był bal mistrzów sportu i Maryla, jako że wtedy wielki sukces odnieśli siatkarze nasi, to swój słynny przebój, który w ogóle zaczynał ceremonię otwarcia mundialu w 1974 roku. Futbol, przeżyjmy to jeszcze raz, to tutaj przerobiła całą piosenkę na siatka i dla siatkarzy, którzy wtedy obronili Mistrzostwo Świata, zaśpiewała, oni byli wszyscy tam na balu i się fantastycznie bawiliśmy, zrobiliśmy to zdjęcie, a ktoś potem dołożył takiego mema. Ale chcę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o Marylę Rodowicz, to na okładkach urodzinowy koszmar Maryli, to jest tekst o tym, że ona się nieszczęśliwie zakochiwała i zawsze ci wszyscy faceci się okazywali dla niej no, ją porzucali i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też okładka. Dopłacimy do emerytur gwiazd. Okazuje się, że Maryla Rodowicz z ZUS-u otrzymuje tylko 2000 miesięcznie. Artyści nasi nie odłożyli w latach świetności, zwłaszcza ci perelowscy. No i teraz Sejm ma podwyższyć składki dla artystów, żeby no nie musieli, że tak powiem, do ostatnich swoich dni koncertować. Ale chcę wam powiedzieć a propos Maryli Rodowicz, że nie wiem, czy wiecie, ale warto ją śledzić na Facebooku, gdyż dokonuje niesamowitych wpisów, recenzuje rzeczywistość i zawsze w tych jej takich krótkich opowiastkach są niesamowite plot twisty. Zobaczcie, najnowszy. Mhm. Pojechałam do Carrefoura, więc wiesz, ona opisuje takie swoje, wiesz, żeby sobie kupić chrupiącą bagietkę. A w Carrefourze to i tamto, wiadomo, i do kasy. Pani pyta kartą jak zwykle, a ja na to, a nie gotówką. Taka byłem z siebie zadowolona, że mam gotówkę. A pani mówi 1254 złote, czyli niezłe tam to tamto. Otwieram portfel. Myślę, chyba przesadziłam, nie mam takiej gotówki. I od razu druga myśl. Kartę zostawiłam w innej torebce. No fajnie, ale obciach. Kolejka do kasy coraz dłuższa. Pani mówi, niech pani daje tę kasę, będziemy liczyć. Liczymy. I wiecie co? Miałam dokładnie 1254 złote. Jakieś czary? Co myślicie? I to był taki, to jest najnowszy właśnie i media to oczywiście omawiają, ale chcę wam przeczytać. Brakuje tylko, żeby przyszedł kierownik sklepu i jeszcze wręczył porcję masła i pieczywa dodatkowo za to, ale nie, faktycznie, no mogą takie rzeczy się wydarzyć. Ja uważam, że pani Maryla super kobieta. Ale posłuchajcie, bo to nawet trafiło na demotywatory.pl. Maryla Rodowicz i najbardziej zaskakujący plot twist w historii świata. Bo pani Maryla Rodowicz bardzo lubi tenis, ogląda tenis, Iga Świątek, często się wypowiada, także na temat jej kreacji. A tutaj, i tu słuchajcie, przeczytam wam i to jest ciągiem napisane. Są tutaj kropki, ale nie ma akapitu, więc to jest po prostu ciąg myślenia Maryli Rodowicz. Jako szanująca się fanka tenisa obejrzałam wczoraj późnym wieczorem półfinał męski w Indian Wells, a dzisiaj wieczorem finał kobiet o 21 na Canal Plus. Organizatorzy muszą tak kombinować, żeby Europa mogła coś obejrzeć. Indian Wells to Kalifornia. Nasza Iga grała o 2 w nocy, to odpuściłam. I tak czułam, że przegra. Rybakina to wysoka, ponad
1,80 m wzrostu i bardzo mocno bijąca tenisistka. Rosjanka, ale reprezentuje Kazachstan. Ostatnio pojawiło się sporo dziewczyn bardzo mocno bijących. Iga nie ma lekko. Wczoraj byłam na cmentarzu z synem. Wzięłam mopa i wiaderko na wypadek, gdyby trzeba było sprzątnąć grób. Ale było czysto. Zapaliliśmy światełka. Dzisiaj babci imieniny, Józefa, Ziuta. Już ptaszki śpiewają. No i słońce. Byle do wiosny. Wiesz, no cudowny taki perełeczka taka tutaj w wykonaniu Marii Rodowicz. Jak... Byle do wiosny, faktycznie tak. Ta zmiana z kortu, z tenisistek, które tak, nagle, mocno uderzają nagle. Do czyszczenia grobów. Tak. Ciekawy plot twist, ciekawy plot twist. Maryla Rodowicz... Bardzo się cieszę, bo to widać, że to jest takie jej dzisiaj w świecie sztuczności, social mediów. Gdzie za artystów też często piszą jakieś agencje. Tak jest. Tu Maryla niepodrabialna. No podobnie jest w przypadku pani Gesslerowej. Ona też sama pisze, to widać. Chyba, że ktoś już tak nauczył się jej stylu, że to podrabia. Ale myślę, że nie. Ona też prowadzi, za to ludzie ją kochają, że jest swoja, że prowadzi te swoje socjale. No umówmy się, one musiały się tego wszystkiego nauczyć, bo one pamiętają jeszcze... My oczywiście nie pamiętamy czasów bez internetu, ale one tego wszystkiego musiały się nauczyć, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy i trzyma się świetnie. Złośliwi powiedzą, że znowu będzie odmrożona na Sylwestra, pewnie będzie, ale skoro dalej śpiewa, koncertuje... Szokuje, bo czasem jej kreacje przecież bywały szokujące, kiedy na przykład miał ten taki strój z nagimi piersiami, więc dalej szokuje. I ile lat już na scenie, zobaczcie, ile lat. A ty miałeś kiedyś taką sytuację, że na przykład wkleiłaś że po szokuje? Zdjęcie. Nie, że wkleiłaś po zdjęcie jakiś opis i na przykład znajdował się tam jakiś dopis od menadżera. Tutaj dodaj coś od siebie albo coś takiego. Nie, bo ja sama wszystko piszę. Sama wszystko piszę, ale była taka sytuacja, na Borys szedł taką sytuację. Wielu, też miała taką sytuację, że faktycznie tak, tutaj dodaj coś od siebie, tak faktycznie. Tak, było. Nie, ja sama wszystko piszę, także nie mam takich problemów. Swoją drogą w piłce nożnej też jedna z większych takich wpadek wizerunkowych, jeżeli chodzi o promowanie marki, to chyba Robert Lewandowski, Huawei i jego post na Twitterze Send by iPhone. Tak. Czy tam send from iOS, czy tak. iPhone, tak. No zdarza się. Zdarza się. Albo był jakiś fotka z turu Bayernu do Chin, przyjechali, że dziękujemy. Tutaj taka tak jakby to Lewy wpisała lokalizacja wysłania tweetu, była Monachium i tak dalej. Tak. No tak, albo na przykład kiedyś Arek Milik zanotował taką wpadkę, że coś napisał, wpadł jakiś post na Twittera, akurat w momencie, w którym był na boisku i grał, więc tak wyglądał to. Ale miał zaplanowany. Dzisiaj już uważają z tym. Słuchajcie, dzisiaj też urodziny okrągłe i musimy złożyć tutaj życzenia. Władysław Kozakiewicz, czyli autor najsłynniejszego sportowego gestu. Nawet, słuchajcie, chyba na stulecie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego został wybrany ten gest Kozakiewicza po wywalczeniu złotego medalu w Moskwie na Łużnikach. Drugim najważniejszym w historii sportu. Pierwszym były z igrzysk w Los Angeles. Ten gest taki czarnych panter podniesionych, no bo one też skutkowały odebraniem złotego medalu za manifest polityczny, a w przypadku Władysława Kozakiewicza 70. urodziny dzisiaj. Najśmieszniejsze jest to, że ten jego gest nie był gestem politycznym, co tak zostało odebrane w Polsce i na świecie. To trafiło na okładkę L'Équipe. W ogóle dzisiaj w przeglądzie sportowym tam jest taki dodatek historyczny i właśnie duży wywiad na 70. urodziny z Władysławem Kozakiewiczem. Ja natomiast z nim na 60. urodziny, kiedy on dochodził do 60, chciał podsumować całe życie i napisaliśmy wspólnie książkę. Książkę, w której on ujawnił cały koszmar swojego dzieciństwa. Ojca kata, który był sadystą i katował jego mamę i dwójkę rodzeństwa. Trójka ich była do tego stopnia, że uciekali w zimę, w śnieg z domu, bo ojciec z nożem, wielkie takie chłopisko, no strasznie. I on właśnie tą książkę chciał podsumować całą swoją karierę, ale też rozliczyć się z tej traumy z dzieciństwa. I wraca zresztą do tego w tym wywiadzie. No on uciekł w sport, tak, od tej traumy, no i rzeczywiście zaszedł jak najdalej. Natomiast a propos tego gestu,
jego wkurzało, że on rywalizował o ten złoty medal z Wołkowem, z przedstawicielem gospodarzy ZSRR i tam opowiadał, że w ogóle cała ta olimpiada w Moskwie, że faworyzowani gospodarze, jak był konkurs o szczepem, to specjalnie otwierali drzwi po obu stronach, wrota wielkie, stadion na Łużnikach, żeby był przeciąg, żeby tam gospodarzowi ten oszczep poleciał dalej. I na niego strasznie gwizdali, kiedy on skakał i kiedy skoczył i wiedział, że ma złoto, no to pokazał publiczności w szaleńczym takim geście. Mało tego, potem jeszcze skoczył, już wiedział, że ma złoty medal, ale skakał, żeby pobić rekord świata i pobił rekord świata. No to wiesz, normalnie ludzie szaleją. Sportowiec na twoich oczach zobaczy rekord świata w skoku o tyczce, a oni dalej gwizdali. I on im wtedy drugi raz pokazał ten gest właśnie z tej frustracji, ale nieszczęście polegało na tym, że no, choć wtedy nie było transmisji na żywo, w dzienniku telewizyjnym, akurat to się wbiło, ten konkurs był wtedy, kiedy trwał dziennik telewizyjny oglądany przez wszystkich. Był jeden program w 80 roku i wszyscy to zobaczyli. No i słuchajcie, następnego dnia ambasador ZSSR zażądał dyskwalifikacji, odebrania złotego medalu, odwołania. On, Kozakiewicz, następnego dnia właśnie idzie do wioski, a tam cała misja się zbiera, pokazują mu okładkę L'Équipe z nim i siadają i wymyślają, jak to teraz wytłumaczyć. I tam szef misji mówi: słuchajcie, powiemy tak, że to był skurcz, złapał was skurcz, żeście po skoku. Kozakiewicz mówi: ale ja dwa razy z rzędu mnie złapał tutaj skurcz. No to słuchajcie, powiemy tak, że wy tak zawsze robicie, po udanym skoku. Ale mówi: no ale jak zawsze, jak nigdy tak nie robiłem, no i można to sprawdzić, że to było pierwszy raz. Cieszynka. Tak. No to co? A dobrze, wy pokazaliście wała. Tak, to był wał, ale wy nie radzieckiej publiczności przecież, tylko wy pokazaliście tyczce. To był gest do tyczki, że widzisz, a ciebie przeskoczyłem. No więc oficjalna taka wersja, żeby jakoś wybrnąć z tego, była taka, a najlepsze było to, że potem wszyscy złotsi medaliści byli zaproszeni do Edwarda Gierka, który był wtedy przewodniczącym PZPR-u i do premiera Babiucha do urzędu. No tam on mówi: rany, no to ja tutaj, bo to już w ogóle w Polsce pokazał ruskim, prawda, idol absolutny, gest polityczny i tak dalej, i tak dalej. To 80 rok, więc Solidarność tak. Już na sztandary. No i zaproszony tam i on mówi: no to może ja nie pójdę w ogóle, no bo przecież mnie tam zgrilują. A opowiada, że jak tam wszedł, to wszyscy ci oficje: aleś tam ruskim pokazał nasz. Także piękna historia, choć nie było to wszystko zamierzonym gestem takim, że tutaj za lata ciemiężenia nas. Ale stało się symbolem. Tak. Stało się wielkim symbolem. I warto o tym przypominać, bo być może młodsze pokolenie tej historii nie zna, nie pamięta, a my ten gest, czyli ja pamiętam. No i także, tyle, przepraszam, zagadałem. To ci pokażę. No właśnie, ten ten faliczny symbol. Tak? Nie, no bo tak ja czytałam, właśnie wczoraj o tym czytałam, że to ma się tak właśnie kojarzyć trochę. Że tak. Mhm. No, tak przeczytałam, nie wiem, czy to jest prawda. Dopytamy. Że to się, ale kto tak pisał, że to ma się kojarzyć? W gazecie. W przyjaciółce. Nie, tak naprawdę było. Ale zakończmy już to faliczne. Widzę, że nie chcesz pociągnięcia za temat. No, nie chcę pociągnąć. Dowiedzieć się o źródło Kinga. No, nie podaj informację. Się trochę. Ale chciałbym dowiedzieć się, gdzie tak napisali. Tutaj czytając właśnie o panu Kozakiewiczu, gdzieś właśnie było tak, że to się ma trochę tak z tym kojarzyć. No dobrze. W kontekście obraźliwym. No dobrze, nie. Dobrze. Znajdę ci to i wyślę na priv. Będę zaszczycony. Słuchajcie, dokończmy nasze, tylko dokończmy nie nasze kalendarium. W zamian, proszę. Nie. Dokończmy tym nasze kalendarium, bo zaraz się łączymy z Nikodemem. I odnotujmy, że dzisiaj też urodziny obchodzą Dwight Howard, gwiazda. Brawo, girl. NBA. Raheem Sterling. Zaraz ci to znajdę. Gwiazda Chelsea. O nim też by dużo można pogadać, ale już
Tak. Nie chcę, zobaczcie, co się wydarzyło dawno temu. Pierwsze derby Rzymu. AS Roma, Lazio. Roma wygrała 1-0. 1929 rok. W 76 ukazał się album Hotel California zespołu The Eagles. Welcome to the Hotel California. Welcome to the Hotel. No i też w tym 1980 roku dramatyczne zdarzenie, tragiczne. Mark Chapman zastrzelił Johna Lennona przed wejściem do jego domu na nowojorskim Manhattanie. Byłem tam parę razy, przed Dakota House, tam zresztą w tym budynku, gdzie Roman Polański kręcił, gdzie działa się akcja Rosemary's Baby. Zawsze kwiaty, zawsze lampki. Obok są tak zwane Strawberry Fields, taka część Central Parku, gdzie co chwila się zmieniają, na ławce stoi kolejka ludzi, którzy grają jakieś utwory Beatlesów czy Lennona na gitarze. I więc niestety, no tak, i zdaje się, że cały czas odsiaduje wyrok, co chwila prosi o ułaskawienie, no ale w tym przypadku niech po prostu do końca swoich dni siedzi w więzieniu za to, że zabrał nam takiego artystę. Nikodem. Już? Już Nikodem. Już Nikodem. To słuchajcie, to przeniesiemy na... bo mieliśmy też porozmawiać o młodzieżowym słowie. A no koniecznie. Ale to nie, to, ale to na później. Na później? Tak. Dobra, jak dobra. Będzie jakaś dziura w programie. Dobrze. Nie dojdzie gość dziś... może, czy się nie połączy, czy coś. No zobaczymy, za chwilę powinien się pojawić Nikodem Pankowiak. Halo, dzień dobry Nikodemie, Nikodem Pankowiak, serialowa.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. To czy ja mogę zacząć? Możesz. Bo my z Nikodemem wymieniamy czasem sobie wiadomości prywatne na Instagramie, sobie coś polecamy, coś nie polecamy. Tutaj jakieś pogotowie nikodemowe, pogotowie serialowe działa wciąż. A ja chciałam ci powiedzieć, że zaczęłam oglądać ten Squid Games, ten w realu. I faktycznie miałam takie wrażenie, że z jednej strony jesteś potwornie całą sytuacją zażenowany, bo jest w tym coś takiego niewygodnego, a z drugiej dalej to oglądasz, tylko mam wrażenie, że jest potwornie przegadany. Bardzo dużo jest takiego właśnie skupiania się na życiu postaci, na życiu prywatnym. Jest kipowały niektóre teledy. Ja też! Opowiadają historię swojego życia tak. Później ta postać, którą się niby masz zżyć, ona nagle odpada. I to jest dla mnie dziwne, że jest poświęcone na przykład powiedzmy cały odcinek tam dwóm, trzem postaciom, które odpadają. Gdzieś później można nawet sobie wnioskować, że skoro ona tak dużo jest pokazywana, to chyba już się z nią pożegnamy, ale za dużo. Ciężko się związać z tymi bohaterami faktycznie. Tak, za dużo tego jest, za dużo przegadanych takich setek tak zwanych, czyli oni się są przed kamerą. I masz rację, że im dalej tym, ja mam ogólnie wrażenie, że im dalej tym bardziej przegadany. Te pierwsze 5 odcinków, bo to w sumie podzielono na 3 części, wczoraj wyszła. No właśnie, ostatnia, oglądałeś? Odcinek finałowy. Jeszcze nie, dzisiaj chętnie zobaczę, kto tam spoilerów. $4,5 miliona, to jest absolutnie niesamowita kwota, zdobył. No ale faktem ci bohaterowie, którzy tak gdzieś pasowali mi najbardziej, powiedzmy, no to ich już nie było znacznie wcześniej, więc już nie czułem takiego jakiegoś przywiązania do nikogo tutaj, nikomu nie kibicuję. Ja nie chciałbym, żeby ta kobitka wygrała. Która? No jest taka jedna, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale nie podoba mi się. Nieprzyjemna? Ona. Nieprzyjemna, nie podoba mi się. Ta babcia jest taka... Tam wszyscy się robią nieprzyjemni. To prawda, ale ona gdzieś tam od dłuższego czasu mi nie pasowała, bo nawet w momencie, kiedy robiła coś dobrego, to gdzieś tam na offie mówiła, że... Może coś będę z tego miała, może coś ugram na tym. Więc widać, że bardzo taka interesowna i bardzo... $4,5 miliona. No ja wiem, cztery. No, oczywiście, pewnie jakbym był w tamtej sytuacji, to pewnie też bym miał podobne myślenie, ale chociażbym próbował się z tym chociaż troszeczkę kryć. Ale faktycznie ona leciała już po bandzie w pewnym momencie. Nie będę tutaj człowiekiem spoilerem, więc nie powiem, ale faktycznie, tak jak Nikodemie, rozmawialiśmy tydzień temu, kiedy byłem po tej pierwszej części, która mi się podobała. Ta druga, jak mówiłeś, już troszeczkę gorsza, już więcej tych skipów poleciało, przeszedłem już tak naprawdę do tych momentów decydujących, eliminujących. Jestem ciekaw mimo wszystko, kto finalnie wygra te 4,5 miliona, ale to pewnie się dzisiaj dowiemy. Ja wiadomo, że będzie drugi sezon. Ja nie wszedłem, ja poszedłem za innymi rekomendacjami Nikodema. Cały czas oglądam Lioness, odcinek do końca, jesteśmy. No, tak jest. duże twisty, ale Nikodem tydzień temu zarekomendował na Showtime serial Winni.
Wow, wciągnąłem, słuchaj, w dwa dni i muszę... Na Disney Plus tu poprawię, jakby ktoś... A, przepraszam, tutaj, przepraszam, na Showtime jest Lioness. Na Disney Plus, tak, tak, aż musiałem odnowić pod twoim wpływem subskrypcję i, bo już dawno niczego tam nie oglądałem, i słuchajcie, Winni, serial Winni, nie wiem, czy będę, czy mogę, nie będzie to jakiś spoiler, myślisz, Nikodemie, że mogę powiedzieć, że... Ja się spoilerów nie boję. Nie, chodzi mi o to, że jest to serial zamknięty. Nie, bo już tak, oglądając ostatni odcinek, mówię, nie, no i teraz rok czekania, tyle się nadziało, tyle, taka kumulacja i teraz rok czekania albo półtora na kolejny sezon. A tutaj, wow, wszystkie wątki zostały znakomicie zakończone. Naprawdę... Dobry taki, taki gangsterski, brytyjsko-amerykański serial. To myślę w sumie jest informacja, która wręcz może zachęcać, jak ktoś szuka serialu typowo, żeby obejrzeć go w weekend i skończyć, no to tu ma 8 odcinków cała historia, więc... Więc myślę, że Winni są taką naprawdę... Repolecam, repolecam. A ty nam opowiedz, co szykuje dla nas HBO, bo dużo zapowiedzi, dużo takich mocnych trailerów i co nas czeka, co zobaczymy, tak, a czego prędko nie zobaczymy. HBO zapowiedziało ten 2024 rok, który wygląda naprawdę super. Bo no wiadomo, latem będzie drugi sezon Rodu Smoka, to już jest zapowiedziane, pojawił się pierwszy zwiastun. George Martin zresztą mówił, że widział wstępne wersje dwóch pierwszych odcinków i są świetne. No oczywiście myślę, że Martin nic innego za bardzo nie powie w tym momencie. Jeśli coś mu się nie spodoba, to powie już po zakończeniu serialu. Natomiast też zdradził fajną taką ciekawostkę Martin dla fanów serialu, że ta produkcja, która wstępnie była planowana na 3 sezony, może ich mieć więcej, bo już mówił, że gdzieś tam dyskutowali z producentami, z showrunnerami o 4. sezonie również. Więc kto wie, może na trochę dłużej jeszcze zostaniemy w Westeros z Lannisterami. No ale oprócz Rodu Smoka będzie Regime, czyli serial z Kate Winslet, która gra taką głowę takiego nowoczesnego europejskiego reżimu. Jest po prostu dyktatorką, no ale ten jej reżim, ta jej dyktatura zaczyna powoli się tam chwiać. Prezydent chce jej odebrać trochę władzy. W zwiastunach to wygląda naprawdę mega ciekawie. Kate Winslet, marka sama w sobie, jedna z lepszych aktorek moim zdaniem żyjących, więc bardzo tutaj czekam. Już niedługo będzie 4. sezon Detektywa, pierwszy robiony bez twórcy serialu. Przeniesiemy się na mroźną Alaskę. Jodie Foster w głównej roli tutaj z kolei też wygląda to mega klimatycznie w zwiastunach. No i będzie też tutaj bez konkretnej daty, będzie serial The Sympathizer, który ogólnie rzecz biorąc opowiada o szpiegu północnego Wietnamu, który został zainstalowany w armii Wietnamu Południowego. Już po wojnie on się przenosi do Stanów Zjednoczonych, tam dalej tę społeczność Wietnamczyków z południa szpieguje. Ale co jest mega ciekawe akurat... Jezu, nadużywam słowa mega dzisiaj. Co jest bardzo ciekawe... A to nie jest młodzieżowe słowo roku. A to nie jest młodzieżowe słowo roku. Musisz mówić rel. Jeśli chodzi o Sympathizer, najbardziej tam ciekawe jest chyba to, że tam gra Robert Downey Jr. I on gra kilka ról jednocześnie, więc to może być bardzo ciekawe do obejrzenia. No i Kinga, coś dla ciebie. Będzie drugi sezon Przeklętego, tego true crime'a o Robercie Darście, który wiem, że też oglądałaś po jednej z moich polecanek. Tak. Więc myślę, że tutaj The Jinx, tak. To był The taki Jinx, serial, że się też go obejrzało natychmiastowo po prostu, bo kończył się jeden odcinek, musiałeś obejrzeć następny. A to wszystko autentyczna historia, która właściwie się rozwijała w trakcie tego serialu. Ten ostatni odcinek został nakręcony jakby w reakcji na wyemitowane wcześniej odcinki. Niebywała historia. No więc tu zobaczymy wszystko to, co się zadziało po tym bardzo kontrowersyjnym finale, który jeszcze całą sprawę trochę otwierał na nowo, więc bardzo jestem ciekaw. No i szybko tylko, co wiemy, że na pewno już w przyszłym roku nie będzie, no to nie będzie The Last of Us, czego można się było spodziewać. Euforia czy Biały Lotos również 2025, nie wcześniej.
O, The Last of Us, szkoda, bo w ogóle też chciałam cię o to zapytać, jeśli chodzi o adaptację najlepszą na Game Awards, właśnie wygrało The Last of Us, no słusznie, no. To prawda. Wiedźminowi chyba się absolutnie nie należało. No nie, tutaj wybór był bardzo prosty, jeśli wybierać między tą dwójką, tak. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, że powinniśmy sobie zrobić, skoro zbliża się koniec roku, jakiś taki ranking seriali. A. I spotkać się tutaj i faktycznie gdzieś sobie porozmawiać. Jest taki pomysł, by to się wydarzyło za tydzień. Tak, z Nikodemem w studiu. Więc możemy zrobić, zróbcie topkę waszą, top 5 widzów też poprosimy. Może top 3, bo 5 seriali to ja w życiu nie widziałem. Ja musiał sobie, bym musiał jeszcze 2 obejrzeć. Na szybko. No to nie wiem, czy ja się w 3 zamknę. Nie, top 5 może być, top 5 może być. Dobra. Dorzucałem jak miłość i klan. Czyli po prostu będzie top 5 wszystkie seriali. Seriale, które Testry widział chyba w 2013. Tak, ale ułożone w hierarchii. Tak. Możemy tak się Powiedz nam w takim razie, wybiegając już w przyszłość, prosząc cię o twoją rekomendację, serial Godzilla. Bo ja czytam recenzję gdzieś tam na Twitterze, mi się pojawiło, że to jest najlepsza Godzilla ze wszystkich Godzill tych legendarnych. Jakie teraz się opinie trochę mogą mieszać. Wydaje mi się, że te opinie akurat, które czytasz, są o japońskim filmie, który teraz wyszedł. Japończycy zrobili nową Godzillę i faktycznie ten film zbiera absolutnie rewelacyjne recenzje. No więc może to jest też bardzo, bardzo dobry moment, aby odpalić Apple TV i tam zobaczyć serial Monarch, Dziedzictwo Potworów, w którym właśnie Godzilla się pojawia. On jest taki, ten serial jest powiązany z tym uniwersum potworów, gdzie mamy te filmy takie jak Kong, Wyspa Czaszki, czy Godzilla versus Kong. No i tu właśnie z tymi produkcjami ten serial jest powiązany. W jednej z głównych ról Kurt Russell. Oczywiście potwory również się pojawiają, więc jest sporo tutaj fajnych naprawdę efektów specjalnych. Zostało to zrobione z rozmachem. Pojawiają się też potwory takie, których wcześniej nie widzieliśmy na ekranie kin, więc to też fajne rozwinięcie uniwersum. No, ale bardziej gdzieś tam serial skupia się na samej tej takiej tajnej organizacji Monarch, która gdzieś tam z tymi potworami jest powiązana i nimi się na co dzień zajmuje. Dobry serial rozrywkowy, tych odcinków już wyszło kilka, w sumie będzie ich 10. Ja miałem okazję już zobaczyć 8 w sumie, bo tyle gdzieś tam nam przedpremierowo udostępniono, więc myślę, że jak ktoś lubi takie blockbustery serialowe, czegoś takiego szuka, to tu zdecydowanie powinien, zwłaszcza, że akurat jesteśmy faktycznie w takim momencie, gdzie tej Godzilli w popkulturze jest całkiem sporo, więc można wskoczyć w ten pociąg. Ja ze swojej strony chciałem jeszcze dodać, że rozmawialiśmy o Wietnamie, o szpiegu wietnamskim, a Paweł napisał, że pozdrawia z tropikalnej wyspy w Wietnamie, która się nazywa, nie wiem, czy dobrze wypowiem, Phu Quoc. I faktycznie jest, piękne zdjęcia, zobaczyłem. Także Pawle, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pytanie jeszcze tutaj od widzów naszych. Nikodemie, czy coś słyszałeś o Sortowni na Canal Plus? Czy będzie kolejny sezon? No właśnie, kurczę, nic nie wiadomo w tej kwestii. Ten pierwszy sezon się zakończył, także spokojnie mógłby drugi się pojawić, ale no nie wiemy, jak wyniki oglądalności, plus trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że to jest taka dość niecodzienna sytuacja, bo to jest koprodukcja Canal Plus i Polsatu. W tym samym czasie ten serial i na Canal Plus, i na Polsat Box Go debiutował. Więc zakładam, że obu operatorów, obie stacje musiałyby się tutaj dogadać co do drugiego sezonu, a spojrzenia na to, czy to się opłaca, mogą być różne. Naprawdę, ale to tak sobie spekuluję, bo ciężko mi cokolwiek powiedzieć. W każdym razie żadnych potwierdzeń nie ma, ale niestety też zauważyłem taką tendencję, że ogólnie jeśli chodzi o polskie seriale, to one zapowiadane są dość późno. Amerykanie gdzieś tam lubią budować hype i powiedzieć nam, że będzie nowy sezon jeszcze 2 lata przed jego premierą, a my często tak wszystko trzymamy w tajemnicy, zostawiamy do ostatniej chwili informację, że coś się pojawi, więc tutaj jeśli ktoś Sortownię lubi, to po prostu musi trzymać kciuki. Ja nic więcej nie powiem, bo nie wiem.
A czy, bo patrzę tutaj o pytania naszych widzów na czacie i na przykład, czy polecasz ten polski serial Morderczynie, pyta Dawid. Bardzo polecam. Bardzo polecam Morderczynie. One faktycznie już są na Netflixie, były na premierę, miały na Viaplay, bo to jest taka pierwsza fabularna polska produkcja Viaplaya. I one na tym Netflixie momentalnie gdzieś tam zdobyły ten serialowy top, były cały czas na pierwszym miejscu, dopiero wczoraj widziałem, że przegrały z Kicią Kocią, więc znowu bajki dla dzieci gdzieś tam triumfy mają swoje. Ale już myślał, że będzie miał nowy serial do nie. Kicia Kocia. Kicia Kocia. Muszę tutaj przeprosić. Kotów nie lubię, ale kicie bardzo. Więc te Morderczynie bardzo polecam, to jest 6 odcinków w fajnym klimacie, bardzo dobre dialogi, tacy raczej nieoczywiści aktorzy w głównych rolach, więc na czele z Mają Pankiewicz, która moim zdaniem świetnie wypada w tej roli. To wszystko jest oparte gdzieś tam na motywach z książki Katarzyny Bondy, więc jak ktoś te polskie kryminały lubi, to tym bardziej powinien. Wszystko mi mówi, moim zdaniem. Tak, tak. Moim zdaniem jak najbardziej Morderczynie, jeden z lepszych polskich seriali w tym roku. Proszę, jest. No mamy statement. 6 odcineczków, idealnie na weekend. Jak książki, tak, się książki, wbić między mecze. Tak, książki Bondy lubię, więc chyba się skusza. Katarzyna? Chyba się Bonda. Skusza. Słuchajcie, ja wam powiem, że wszystko mi mówi, żebym opowiedział o tym, że poczyniłem 3-godzinny seans Oppenheimera. Bo przede wszystkim Nikodem wspominał. Gratuluję. O Robercie Downey Juniorze. Świetna rola, i on prawda? Faktycznie tam występuje. Tutaj rozmawiamy o jakiejś kocica, tam przecież Kitty też u głównego bohatera, więc mówię, muszę powiedzieć, że obejrzałem, nie byłem w kinie, chociaż bardzo chciałem, ale znalazłem ostatnio trochę więcej wolnego czasu z uwagi na przykucie do łóżka i obejrzałem i bardzo mi się ten film podobał. To tak może nie o serialach, a o filmie, a do ciebie, Nikodem, jeszcze pytanie o Władców Przestworzy. Ostatnio również coraz częściej gram w symulatory i latam samolotami. Bardzo super sprawa. Od razu mam zajawkę. Sprawdziłem, że kurs na szybowiec to jest około 8000 zł. Masz 55 lotów w tym i faktycznie część odbywa się z instruktorem, część bez. Podobno szybowiec to jest drugi pod względem bezpieczeństwa środek transportu. Poważnie? Jak sobie wyobrażę, że jestem w powietrzu i nie, w ogóle nie masz... Nie ma silnika, nie ma... Tak, ale to ja też tak myślałem, ale okazuje się, że jeżeli nie ma tego silnika, to on nie może się zepsuć. Aha. Więc nie ma co się zepsuć, ale faktycznie zastanawiam się nad tym, żeby ewentualnie może faktycznie nie wznieść się w przestworza, chociaż spróbować najpierw z kimś zobaczyć, czy faktycznie to jest ciekawe, ale Nikodemie, Władców Przestworzy zwiastun pojawił się i powiedz mi, z czym to się tak, o czym to jest i czy to będzie ciekawe. Myślę, że te szybowce we Władcach Przestworzy to nie jest drugi najbezpieczniejszy środek transportu. No oczywiście to jest serial wojenny ekipy, która robiła Kompanię Braci i robiła Pacyfik, więc to jest dla mnie taka z jednych ważniejszych premier przyszłego roku na pewno, bo szykuje się kolejne świetne wojenne widowisko. No, Steven Spielberg i Tom Hanks już pokazali właśnie przy okazji Kompanii Braci, że potrafią takie seriale robić. No i co? No, będziemy tutaj śledzić historię takiej amerykańskiej brygady bombowej Sił Powietrznych Armii USA. Będzie 9 odcinków. Na zwiastunie to wygląda naprawdę... No nie lubię może tego słowa do końca, ale epicko po prostu. Wygląda na serial zrobiony z dużym rozmachem. Robiono go bardzo długo, bo on był zapowiedziany już tak z 10 lat temu i trochę minęło od czasu gdy zaczęto go tworzyć. Ciekawostka, małą rolę gościnną tutaj też ma Joanna Kulik w tym serialu. To, o czym zresztą opowiadała już tak z 2 lata temu, że w nim gra, więc to pokazuje, ile czasu zajęło jego nakręcenie. Więc no cóż, ja bardzo, bardzo czekam. Myślę, że to będzie rzecz absolutnie obowiązkowa dla wszelkich fanów kina wojennego. A jak ktoś widział Kompanię Braci, no to już... Absolutnie myślę, must see, nie trzeba nawet takiej osoby zachęcać. Bardzo ci dziękujemy za te rekomendacje, Nikodem Pankowiak, serialowa.pl. I na przyszły tydzień. Jeszcze tylko dodam, odnośnie tych Władców Przestworzy, bo chyba od tego powinienem zacząć, premiera pod koniec stycznia na Apple TV, więc już za chwilkę. To na przyszły tydzień prosimy recenzję Kicia Kocia.
Tak. Proszę obejrzeć wszystkie sezony. I dodatkowo sezony. W tle musi lecieć u ciebie z głośników kici kici, tu kolcica i mała diablica w koszuli Dwistu, a Usek sobie z Rakula oczywiście. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. A my cześć, zaraz będziemy mieli gości, wyjątkowych gości z Irlandii Północnej. Tutaj w studiu czarodziejów kulinarnych, ale zanim oni się tu pojawią, to co zobaczymy? Bo nie wiem. Sprawdźmy, fragment wczorajszego Hate Parku. Słuchajcie, tak wybitny umysł wczoraj gościłem naszego człowieka w NASA, wybitnego inżyniera, który tam szefował iluś misjom kosmicznym. Za jego sprawą statek kosmiczny nasz, ziemski, wylądował na komecie. No i po prostu niebywale. Także konsultanta, słuchajcie, w Hollywood filmów, które dotyczą kosmosu. Acz opowiadał właśnie między innymi o tym, że nie posłuchano jego konsultacji i zrobiono po swojemu film Armageddon z Bruce'em Willisem, mm-hmm. gdzie on strasznie skrytykował pomysł włożenia bomby atomowej w środek asteroidu. Dolecenie na asteroid jak najbardziej, ale no zresztą zobaczmy w ogóle, czy Ziemia, czy my dzisiaj jesteśmy w stanie, bylibyśmy, gdyby rzeczywiście coś w nas leciało, jak w tym filmie z Leonardo DiCaprio, Don't Look Up, pamiętacie? Gdyby coś rzeczywiście w nas leciało i miało walnąć, czy Ziemia, czy siły NASA są nas w stanie przed tym obronić, przed asteroidą? Ogromna asteroida, największa w historii Ziemi, będzie przelatywała koło nas 13 kwietnia 2029 roku. I wy w Polsce będziecie ją w stanie widzieć gołym okiem, prawda? Także to jest największa asteroida w historii i to jest wydarzenie raz na 1000 lat. I to nie jest przenośnia, to jest wydarzenie raz na 1000 lat. Ta asteroida była odkryta w 2004 roku. I przez kilka tygodni byliśmy przerażeni, bo było 4% szansy, że ona uderzy w Ziemię. Teraz wiemy, że ona przeleci potwornie blisko Ziemi. Co to znaczy potwornie blisko? My uważamy za tak zwane potentially hazardous asteroids, czyli te potencjalnie niebezpieczne asteroidy, takie, które przelecą 8 milionów kilometrów od Ziemi. 8 milionów. Ta przeleci 30 tysięcy kilometrów. Będzie ją widać gołym okiem. Przeleci przez orbitę geostacjonarną, która jest na wysokości właśnie tam 30 tysięcy, prawda? Także no jest potencjał, że może uderzyć jakiegoś satelitę komunikacyjnego, gdzie one tam właśnie stoją. To był Artur Chmielewski, zresztą syn legendarnego papcia Chmiela, autora Tytusa. Bardzo wam polecam ten Hate Park wczorajszy, znajdźcie, bo po prostu wyjątkowy człowiek, wyjątkowe opowieści o kosmosie, o tym, o kosmitach, czy oni są, czy oni się z nami skontaktują, jak mogą wyglądać, jak już tutaj, o podróżach na inne planety, kolonizacja Księżyca, Marsa, Polska, dlaczego Polska powinna też aktywnie, intensywnie inwestować w podboje kosmosu. Polecam. A u nas już goście. Men with Pot, czyli faceci z garnkiem. Nie wiem, czy można tak przetłumaczyć na polski. Angielska nazwa. Krzysztof Szymański, Sławek Kalkraut. Witajcie. Czyli po pierwsze przyjaciele. Tak, po drugie instagramerzy, którzy po prostu podbili Instagram tak zwanym food porn, czyli gotowaniem na ekranie. 1 900 000 followersów i to bynajmniej nie z Polski i nie tylko z Irlandii Północnej. Najwięcej macie chyba obserwujących ze Stanów Zjednoczonych. Zgadza się. Z tego, co widzę. No i po prostu... A to AdSensik oddaje na pewno. Przyjaciele, których... Nawiązujący się do młodzieżowych słów roku. Właśnie. Przyjaciele, których połączyła pasja do gotowania. Do gotowania w dodatku
dodatku w naturze. Opowiedzcie przede wszystkim, już nawet nie wiem od czego zacząć, jak się znaleźliście w Irlandii Północnej i skąd pomysł, żeby zacząć gotować, żeby oddać się tej pasji i jeszcze w dodatku, co jest wyjątkowe, gotować w naturze, nie gdzieś w zamkniętych pomieszczeniach, bo takich kucharzy, takich artystów kuchni jest sporo, a wy poszliście wyjątkową drogą. No tak, wyjechaliśmy do Irlandii jakieś 18 lat temu, no i pracowaliśmy tak jak każdy Polak pracował, zmywaki, nie zmywaki, hotele, housekeeping, tego typu rzeczy. No i w pewnym momencie doszło taki moment, nie wiem, czy to był kryzysowy, czy po prostu czas na zmianę i taki pomysł przyszedł nam do głowy. Bardzo zawsze lubiliśmy wychodzić, gotować tego typu rzeczy w lasach, czy tam przy strumykach, nad jeziorem. I padł pomysł zrobienia zdjęć, nagrywania tego. Nigdy nie mieliśmy na tyle odwagi, żeby po prostu podzielić się swoimi kulinarnymi osiągnięciami z szerszą publicznością. Jest XXI wiek, wszystko jest oparte na mediach społecznościowych, więc zdecydowaliśmy pewnego razu, że weźmiemy ze sobą coś, czym będziemy mogli nagrać, zrobić kilka zdjęć. Odbiło się to fajnym echem wśród rodziny, przyjaciół. Oczywiście było też dużo ludzi, którzy nie zgadzało się z tym, co robimy. Mówimy, ludzie byli bardzo negatywni, starali się. Ale jakie w zasadzie zarzuty mogli mieć z tym, co robicie? Że co, że w naturze, że ogień zapruszycie i proszę sobie wyobrazić was? Dwóch facetów, którzy mają rodziny, którzy nagle biorą garnki, patelnie, idą palić ognisko do lasu i robią jakieś dania. Mówią, gdzie chcesz tym zajść? Znaczy, mi się wydaje, że to było to, że po prostu robili czegoś innego. Każdy był przyzwyczajony do tego, że idzie do swojego biura, do pracy, robi od 9 do 5, tak? I to było to. I nagle tutaj dwóch kolesi wychodzi z garnkiem i idą do lasu i kompletnie mają inne podejście do tego i szczerze w to wierzą, że coś to może przynieść, tak? Tak naprawdę na początku nikt nie wiedział, jak to się skończy, czy to w ogóle będzie miał jakikolwiek sukces, bo na ten pierwszy rok to było walenie głową w ścianę, to była frustracja, myśmy pracowali cały czas na pełny etat, byliśmy w lasach, chodzili ludzie, nawet bliskie osoby z pracy tutaj pukali się w głowę, mówię, co wy robicie? Co wy robicie ze swoim życiem? Nie? Było to totalnie out of box. Tak? Ludzie mówili, dobrze, no jeżeli chcesz nagrywać jakieś filmiki, dlaczego nie zrobić tego w domu? Mówię, odpowiedź była prosta, ponieważ filmików gotowania w domu, w studio jest mnóstwo. Jest mnóstwo. To no i trzeba posprzątać przede wszystkim. Ale to nie, no, ale my też sprzątamy. Bo są pytania z czatu i tutaj Bartosz pyta, że o kurde, znam wasz kanał i zawsze się zastanawiałem, jak wyglądasz, a was jest dwóch, pozdro. dlatego właśnie męż. Rzadko się pokazujecie w swoich filmikach, prawda? Zazwyczaj prawie wcale. Jest to jedzenie. Tak, z tego powodu bardzo proste. Jesteśmy zestresowani strasznie tutaj, serduchowali, więc ja osobiście... Na pewno nie bardziej niż ja, gdyż ja jestem wegan. Więc tutaj są... No, a my raczej lecimy w mięso. Jeżeli chodzi o wegetariańskie i wegańskie przepisy... Zrobicie coś też dla wegetarian? Nie chcąc brzmieć... Widziałam tam ziemniaczki. Były tak, ziemniaki. Kiedyś spróbowaliśmy, mieliśmy bardzo dużo komentarzy z całego świata, żeby spróbować właśnie zrobić coś wegańskiego, wegetariańskiego. Mówimy, okej, spróbujmy, zróbmy to. Nie wyszło. Latały. Tak jest. Poleciała patelnia w las, a my wróciliśmy do domu. Tak? I wtedy sobie przyrzekliśmy, tak, że to jest koniec. Ale te wasze fryty, ja przejrzałam sobie wasz Instagram właśnie w poszukiwaniu jakichś dań, które ja mogłabym zjeść i te wasze fryty, to słuchajcie, i żarłabym. Oj, żarłabym. Ale wiecie, gdzie my się spotkamy, gdzie będzie taki wspólny nasz mianownik, że wy faktycznie mówicie też o tym, żeby to mięso było po prostu dobrej jakości, prawda? Bo Polacy w ogóle jedzą za dużo mięsa, bardzo złej jakości z hodowli, które zwierzęta są hodowane w paskudnych warunkach. A wy gdzieś chyba zastanawiacie się nad tym, skąd pochodzi mięso, które przyrządzacie. My mamy ten plus, że w północnej Irlandii te mięso jest naprawdę wysokiej jakości. Ten cały ten beef jest tak zwany grass-fed, także naprawdę jakość jest topowa, więc i też smakuje inaczej. A tak naprawdę na dworze, jeśli siedzisz na dworze przy ognisku i coś gotujesz i trwa to 8 godzin, ten pierwszy kęs tego jedzenia, cokolwiek to jest, czy to jest kanapka, czy to jest mięso, czy sałatka, to jest niesamowite. Ten smakuje kompletnie inaczej niż w domu. Dlatego bardziej wolimy robić to na dworze niż w domu. No właśnie, bo Polacy, jak my myślimy jedzenie, gotowanie outdoorowe, no to grill, tak? Po prostu coś się rzuca na grilla i głównie tam, wiadomo, karkóweczka, kiełbaska, jakieś najprostsze rzeczy. Tymczasem, patrząc na waszą książkę kucharską, tutaj są takie przepisy, słuchajcie, biwakowe przepisy z całego świata, ogniskowe ravioli, grobiowe alfredo z dodatkami, nie wiem,
leśne wypieki, pizza z patelni, leśne precle, kiełbaski w cieście, chleb serowy, calzone, biwakowe pączki. To jest po prostu to coś dla ciebie. I tak naprawdę w outdoorze można... Niemożliwe nie istnieje. Nie istnieje, czyli można wszystko, tak? Tak, można wszystko, tak. Jeżeli tylko się chce. Jeżeli jest szerokie grono ludzi, którzy ci mówią, że czegoś się nie da, nie potrafisz czegoś zrobić, my jesteśmy właśnie po to, żeby pokazać, że... Udowodnić, że tak nie jest. Przede wszystkim ja tutaj ślinka cieknie na samą myśl o tych potrawach, które wymieniłeś, ale gdzieś patrząc, obserwując na wasze filmy, one też bardzo ciekawe są takie... Jest taki klimat bycia na biwaku właśnie, ogniska takiego spokojnego. Zerknijmy tutaj fragment materiału z Instagrama. O góry to dla mnie. Musicie się chyba dobrze bawić przy tym, panowie. To jest bardzo. Też taki dla was, wydaje mi się, że ja z perspektywy widza, kiedy relaksuje mnie to i oglądając to, mam ochotę oczywiście zjeść coś pysznego, to po pierwsze, ale po drugie, gdzieś taki przestrzeń lasu, gdzieś tutaj czasami... to relaksuje. Zasłużyła na to. Food porn. Znaczy, biedna rybka jeszcze tak, wczoraj pływała. Widzicie zresztą, jak to jest nagrywane, tak? Że tam jest dużo, wiesz, można do wielu rzeczy się przyczepić, do każdego ujęcia tak naprawdę, tak? Czemu rzucać z cytryną? Czemu kroić cebulę w taki sposób? Bo to jest fajne, to się fajnie ogląda i jak to zmontujesz w 60 sekund, to tam na tym naprawdę się wiele dzieje. No właśnie, opowiedzcie jeszcze też o technikaliach. To znaczy, czy w Irlandii jest tak, że można po prostu pójść i gdziekolwiek rozpalić ognisko, tam gdzie się chce, czy jakieś trzeba mieć pozwolenia, czy po prostu jak to przyczajki wygląda? To robią. Absolutnie nie wolno palić ognia w lesie. Podejrzewam, nigdzie na świecie, w żadnym kraju byłoby to niedozwolone. Przyznam się... To jest rekwizyt to, co... Przyznam się, że na początku robiliśmy to lekko nielegalnie. To jest green screen tak naprawdę. Także. Ale w tym momencie jesteśmy na prywatnej ziemi, także wszystko jest zgodnie z prawem. Tak, tak. To jeszcze tylko zapytam, bo tutaj na przykład są takie przepisy jak pijany łosoś i tak dalej. A czy polskie akcenty wprowadzacie dla... No bo, jak mówię, widzowie głównie są cudzoziemscy, Amerykanie tak. I Zachód Europy, Anglicy, Brytyjczycy. Znaczy w Polsce też jest, teraz to rośnie, widzimy coraz więcej komentarzy i naprawdę tutaj mówię, jak to odczuwamy, ale widzimy polskie komentarze pod filmikami i naprawdę... Czuję, że na te komentarze właśnie muszę odpowiedzieć, bo to mnie to cieszy. A powiedziano nam, to było jakoś 6-8 miesięcy temu, coś w tym celu, że nikt nie wie, że jesteśmy Polakami tak naprawdę w Polsce i takie nie mamy tak naprawdę tego... Zabolało. Gdzieś to zabolało, ponieważ nikt do końca nie wiedział, skąd jesteśmy, jakie jest nasze pochodzenie, jakie są nasze korzenie. Także postanowiliśmy to zmienić. Tak jest. No i dlatego udało się. A w Stanach wiedzą, że jesteście Polakami? Tak, tak, jak najbardziej. Myślą, że jesteście Irlandczykami. Znaczy my tego nie ukrywamy, absolutnie. To nie jest, jestem z tego dumny, tak? Ale czemu tak wyszło właśnie, że nikt w Polsce nie wiedział, że za tym stoimy, że są Polacy? To było ciekawe. Tak, ciekawe. Ale Polacy was na pewno oglądają, bo pada już któryś raz pytanie o pieska, czyli to jest piesek. Piesek jest w tym wszystkim najważniejszy. Piesek jest z nami od początku, a nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że on w jakiś sposób przykuje uwagę. Natomiast jest to bardzo żywa rasa pieska, także... Pozdrawiamy swojego. Porter, prawda? To jest mieszanka Spring Spaniela z Coli. Okej, okay, no tak, to intensywny. Bardzo intensywny pies, także musi się wybiegać. Za każdym razem go bierzemy, jest od początku kanału z nami i nie zamierzamy tego zmieniać. Nie, absolutnie. No i musi paść pytanie o Gordona Ramsaya. On zainteresował się waszą twórczością, a może pan Makłowicz również, bo to jest nasza taka... Pan Makłowicz, no to wiadomo. Nasz Gordon Ramsay. Inny temperament. Nieco, ale tak, jeśli chodzi o rozpoznawalność, na pewno tak. My tam zawsze chcemy uderzać właśnie w tych ich przepisy, bo fajnie się zainteresował, bardzo fajnie. Że Co wam w ogóle odpisał, powiedzcie? Znaczy, nagrał, że tak powiem, tak, TikToka. Ten duet. Co on tam powiedział dokładnie, powiedzcie. Znaczy, to skomentował w ogóle, że ten stek, no stek jest krwisty, tak, tak jak on lubi, więc jak najbardziej na tak. Ale też ostatnio właśnie robiliśmy też przepis pod Gordona Ramsay'ego, tylko jego grillowaną kanapkę serową, w której ser się w ogóle nie ciągnął i myśmy postanowili, okej, to możemy mu troszkę dogryźć i myśmy zrobili taką kanapkę, to była najlepsza kanapka w życiu, jaką jadłem, z sosem chimichurri, no, naprawdę było świetne, ser się ciągnął strasznie, a jego wytłumaczenie było to, że jego ser się nie ciągnął, bo on nie miał czasu, bo on był na dworze, czy tam gdzieś na ognisku robił. Historia wygląda tak, że Gordon Ramsay poleciał do Arizony i chciał w jakiejś chatce
na żeliwnej patelni przygotować swoją słynną kanapkę. No i używając żeliwnej patelni, nie jest to łatwe, rozgrzały ją po prostu do za wysokiej temperatury i my normalnie się dzieją. Troszkę arogancko postanowiliśmy się pokazać, że my zrobimy to po prostu lepiej. Chciałem jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś, że jak zaczynaliście, że pierwszy rok to było walenie głową w mur, że to była krytyka. Co było przełomem, w którym momencie stwierdziliście, o, zaczyna żreć, a potem ta popularność wystrzeliła. Jak to wyglądało? Co było przełomem, a potem jak zaczęliście odbierać tą rosnącą popularność? To był TikTok. To był TikTok. Myśmy kojarzyli TikTok z taką aplikacją, gdzie ludzie tańczą. Wiele razy mówiłem Krzysiowi, słuchaj, ja nie tańczę, ja nie mam w ogóle tego talentu. Mówię, no to nie ma sensu. No, ale pewnego razu, to był maj 2020, pamiętam to, jak to było dziś, pierwszy filmik chyba 3 maja wstawiliśmy, zedytowany do 60 sekund, no i numery poszły do góry. Mówię, ty, słuchaj, to działa. No i staliśmy kolejny i zaczęły lecieć miliony. Była to eksplozja i ku temu jeszcze zadziałało lockdown. No tak, wszyscy byli zamknięci w domach, także każdy szukał tej ucieczki w jakikolwiek sposób. A u nas nie można było wyjść do lasu. No, przez chwilę te lasy były zamknięte. Zamykamy lasy. U nas też były zamknięte, no ale... U nas też były zamknięte, też to poruszanie nie było aż tak łatwe, nie było to super legalne. Mhm. Natomiast zrobiliśmy to... Szybki? Tam z tyłu, co tam z tyłu jest? Co? Tam z tyłu na zdjęciu. Aha. To są te takie ziemniaczki, te takie jakby taka harmonika. Harmonika. Tak. No to jednak byśmy. A co wy prywatnie najbardziej lubicie jeść, panowie? Prywatnie. Kto zjada topu. Wszystko, co wy kupujecie? Jest nas dwóch i Kobi, i pies, także... On czeka. Tak. On czeka i on zjada największe porcje. Ludzie zawsze zadają pytania. Kto to wszystko je? Kto to wszystko je i czy dzielimy się z psem, ponieważ na ostatnich filmikach zaczęliśmy dość często pokazywać, że Kobi jednak dostaje swoje jakieś tam części jedzeniowe. także w trójkę to zjadamy. Kobi, imię po Kobim Bryancie? Tak. No, tak właśnie. Słuchajcie, nasz czat nie może się doczekać. Chociaż pewnie i też potrafi takie uczynić. Słuchajcie, panowie, co z tymi ulubionymi daniami? Aha, jeśli chodzi o outdoor właśnie gotowanie, to moim zdaniem dla mnie osobiście prosty chleb pieczony na ogniu to jest niesamowite. I tam dużo nie trzeba, naprawdę. I za każdym razem ten jak ten chleb rośnie, piękna taka chrupiąca skórka się robi, to jest... Jeszcze czosnkiem go posmarować. Jasne, oczywiście, także to jest winner dla mnie. Ale kompletnie. Ja nie mam jakiegoś topowego dania, ulubionego, wybranego. Uważam, że każde danie przygotowane na zewnątrz, na świeżym powietrzu, na ogniu, ma coś magicznego w sobie. Ja uważam, że to jest taki nasz powrót do korzeni, gdzie ludzie kiedyś właśnie w ten sposób przygotowali swoje posiłki. Także ja nie mam numeru jeden. Uważam, że każde jedno danie, spójrzcie tylko, warunki w śniegu jest... magia się dzieje, także coś fantastycznego. No właśnie, widzimy ten nóż na filmiku i czat właśnie też się dopomina. Cóż, szybka cebula, to jest Nick, pyta, co to za nóż, Michał Ignaczak, nie bądźcie tacy, opowiedzcie o tym nożu, z czego wykonany, jakie koszta, ewentualnie gdzie można taki kupić. Wiesz, szybko mówię, ten nóż jest zajebisty. trzeba się zgodzić. Tak, jest zajebisty, jest bardzo ostry. Najlepsze jest to, że padł pomysł. Uj, Michał, uważaj. No, padł pomysł tworzenia noża i zamiast szukać na internecie i kupować jakieś różne noże, my postanowiliśmy weszliśmy do szopki, mieliśmy tarczę z piły diamentowej, i kątówkę. No i wycięliśmy taki właśnie shape, jaki nam się podobał, naostrzyliśmy go tą właśnie kątówką i osadziliśmy na drewnianym kołku, no i mieliśmy nóż. Ale to wszystko brzmi tak, osadziliśmy, zrobiliśmy shape, kształt. Skąd, dlaczego taki kształt? Kto to zaprojektował, rozrysował? To byliśmy my, bo już weszliśmy i mówię, to takie coś by wyglądało fajnie. Rozrysowaliśmy na kartce i mówię, okej, to jest to, zrobimy to. I zaczęliśmy używać tego noża. Skontaktowała się z nami firma i nalegała bardzo, żebyśmy reklamowali ich noże. Pierwszy raz powiedzieliśmy nie, drugi raz powiedzieliśmy nie, trzeci raz powiedzieliśmy nie i powiedzieliśmy, proszę cię, wpisz w Google'ach Man with the Pot i powiedz, jaka wyskoczy ci sugestia. No i na nasze szczęście pierwszą sugestią było Man with the Pot Knife. Mm-hmm. Wtedy tak sprzedaliśmy właśnie ten nóż, nie? I okay. Tak weszły te noże do sprzedaży. No i do tego okresu sprzedaliśmy kilkanaście, jak nie 10 000 tych noży na świecie. Już pojawiły się kopie tego noża, co znaczy, że nóż jest popularny. Tak. Niestety
tak zawsze bywa z takimi rzeczami, ale jesteśmy z niego naprawdę bardzo dumni. Więc. No to czy kiedyś zdarzył się wypadek przy pracy? Bo tak. Ostre z tego, co wiem. Co ja mogę pokazać tutaj? No wszędzie są blizny. O, są także, blizny tak, są wszędzie. Tutaj także też jest od noża? Tak, znaczy nie, to jest ostatnio. Także to nie było od noża akurat, ale tutaj lewa ręka jest pokiereszowana. Także no to są dwie opcje tego noża. Mamy jedną ze stali nierdzewnej, drugą mamy ze stali damaskańskiej. Są dostępne u nas na stronie internetowej. Tak. Czy poczekacie coś u nas? Widzę, że nawet pokażemy... jakaś świąteczna promocja jest. Znam Testiego, a trochę go znam. Ja wiem, że ten nóż zagościł u ciebie w domu. Znaczy, my mamy te tutaj noże, lubię, dla was zostawiamy. Mam jeszcze tam zostawiamy dwa. Naprawdę? Ale będę kroić swoje marchewki. Super. Tak jest. A pokażemy, możecie pokazać, że tak powiem, siłę rażenia tego przygotowaliśmy tutaj. Jasne, możemy spróbować. Tutaj pokażcie też, jak profesjonalnie do tego podejść. Żeby... Profesjonalnie to ja nie wiem, czy to jest profesjonalne rzucanie warzywami. To chyba nie będzie w ogóle profesjonalne. Ale... To co, przenosimy tutaj deseczkę? Jasne, jak to mogę co możecie robić? Z góry mamy kamerę i byłoby fajnie. Jakiś na to tutaj pomysł. Chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Szanowni państwo. Tutaj za dużo nie będziemy robić. Man with the pot. Ale się zrobiła śniadaniówka. Gębą. Marzyłem o tym zawsze, żeby tak to wyglądało. Zaraz zerknijmy. Z tego wyczarujemy zaraz steka z frytkami, tak? O, stek z frytkami. Zabierzemy rogale, żeby nie zasłaniały. Kwiatuszki. To nie dla was miejsce. Wiesz co, ja mam tutaj tak dużo kwiatków, że się za nimi chowam, że jeden jeszcze. Znaczy to będzie głupio wyglądać, bo... To nie będzie głupio wyglądać. Nie. Tak. Znaczy, to jest to samo, co robimy na filmikach, także Krzysiu trzyma kamerę bardzo blisko danego przedmiotu, tak przeważnie to cebula, no i ja podjeżdżam nożem, rzucam, mamy taki swój firmowy trik, który z cebulą. Każde danie. Ma to sens na filmikach, tutaj kompletnie, który raz właśnie się włączy, będzie oglądał, pomyśli, że to jakiś idiota, ale... Ale mamy chyba kamerę z góry, możemy nie mamy dzisiaj. Ja to sobie mogę... Podłączoną. Ciekawe, czy mi wyjdzie. No nie ważne, odsunę się na bezpieczną odległość. Także jest dobrze. Zrobię koncentracja, jeszcze, widzowie, bo to... Zrobię to raz jeszcze, jakbyś... To trzeba zobaczyć w slow-mo. Daj tutaj naszą ekipę chwilkę na przygotowanie, na tak? Dobra. Żebyśmy tutaj mieli okazję zobaczyć całość. Dobra, idziemy, tak? Właśnie ze mnie internet śmieje. Wow. Jak to się nazywało? Fruit Ninja. Tak. Wydawca mówi jeszcze raz. A to przejdzie? Tutaj mamy. Taki... Oho. No nie wiem, zobaczmy. Ja bym nie ryzykował. Raz się żyje, tak. No dobra. Bywaj tak, ja podniosę. No twardy jest. Michał aż wstał. Poszło. Nie marnujemy jedzenia, oczywiście. Właśnie nie marnujemy. Tego gotujemy. Wszystko tu zostanie zjedzone. Wszystko zostanie zjedzone. No poza cebulą może. Cebulka. Przynajmniej tak. Jakie buszko. Więc tak to właśnie. No działają. No. Często często jesteśmy osądzani, że ludzie piszą, żebyśmy przestali marnować i wyrzucać jedzenie. Gwarantujemy, że wszystko znika. Jest prośba z reżyserki, żeby Filip udowodnił, że ta cebula nie jest sztuczna, żeby zjadł sobie. Pokaż Filip wszystkim, że to nie jest... Bo ciągle zrobię jabłko. A to pokaż, że cebula jest prawdziwa ja też. Ja pomogę tutaj, czekaj. Zobaczcie, ta cebula proszę jest bardzo. Prawdziwa. Proszę, Filip, smacznego. Tutaj ten, proszę bardzo. Smacznego. Jest prawdziwa. Aż zapachniało cebulakiem. Zaraz będziecie mieli łzy w oczach. Uważajcie. No faktycznie, żebyśmy się nie popakali tutaj. Zdradziliście nam trochę stronę techniczną, że ty jesteś człowiekiem z kamerą, nie z garnkiem, a ty jesteś człowiek od ciachnięć, od... Tak jest. Nie zamieniacie się. Mamy zdrowie. Czasami to zmieniamy. Czasami edytujemy te filmiki, także tam naprawdę jest dużo do roboty, więc narzekamy na... Czyli wszystko sami. Ale panowie, ja mam jeszcze takie pytanie, bo kiedy zaczynaliście, na pewno zupełnie był inny sprzęt. Jak różni się proces nagrywania w tym momencie? Jakim sprzętem dysponujecie teraz? A kiedy to było wszystko na samym początku? To mnie ciekawi, jak ten upgrade i ten profesjonalizm poskoczył do góry, bo patrząc po tych zdjęciach czy materiałach wideo, widać tam po prostu jakość. Jest to bardzo dobre pytanie, natomiast odpowiedź może zszokować, ponieważ my używamy... W przeciwieństwie do wielu innych, używamy telefonu. Po prostu. Nie używamy mikrofonów, nie używamy świateł. Absolutnie nie. Po prostu patrzymy na jakość światła na ekranie telefonu i
koniec. I dźwięk jest, też z telefonu, tak, bo tam jest taki ASMR, tak. Jakie skrojone. To jest wszystko z telefonu. Ja mówię, może powiem szybko, bo jak myśmy zaczynali, myśmy się dowiadywali właśnie, jakich kamery potrzebujemy, co zrobić, i doradzano nam naprawdę kamery, które były warte po 10-20 tysięcy złotych, i wiadomo, pracując w hotelach na nocki, coś takiego, nikt takich pieniędzy nie miał wtedy, wiadomo, że to było śmieszne i słuchaj, nie zrobimy tego. Ale postanowiliśmy, że to mamy telefon, spróbujmy, nagramy, zobaczymy jak wyjdzie, i wyszło fajnie, i się okazało, że tym telefonem zrobimy więcej niż wielką kamerą, bo nie podjedziemy tak blisko. Te ujęcia jednak, wiesz, to jest 4K te telefony teraz wszystkie, także do dziś używamy tych samych telefonów, więc bardzo prosto, jeśli ktoś ma pasję związaną z czymkolwiek, zwykły telefon i pomysł wystarczy w zupełności. I tu absolutnie bym nie słuchał specjalistów, że trzeba jakieś ogromne i drogie kamery, bo to nie jest prawda. Jestem w szoku, bo to wygląda naprawdę, jakby tam była ekipa cała filmowa, patrzyła na kąt padania światła na cebulę, żeby się dobrze odbijała, to faktycznie proszę. Niejednokrotnie jest to ciężkie do zrobienia, ponieważ światło często się zmienia na zewnątrz. Tak. Zwłaszcza w zimę, bo tam jest niestety krótki dzień bardzo, ale tak od marca do listopada możemy się popisywać, bo to dzień jest dłuższy, to 8 godzin spokojnie spędzamy i dogrywamy te... I rozumiem, tak, że teraz już nie musicie tego łączyć z pracą w hotelach, jesteście w stanie w 100% poświęcić się tylko temu. Tak? Od świąt 2020 postawiliśmy na jedną kartę i odeszliśmy z... Oczywiście kulturalnie podziękowaliśmy wszystkim za wspaniałe 12 czasu, lat. Żeby wszystko połączyć po prostu. I po prostu zaczęliśmy to robić na własną rękę i podejrzewam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, w naszym życiu, tak? I małżonki, które nas wspierają przy tym cały czas, to jest niesamowite. Pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy jak najbardziej. I dzięki nim tak naprawdę możemy tutaj być, możemy kreować te dzieła, tak? W tym lesie. Bez nich by się to po prostu cały ten projekt nie udał? Nie. Ponieważ one przejmują wszystkie domowe obowiązki, zajmują się dziećmi. Za to ze szczerego serduszka im dziękujemy. To powiedzcie, co dalej przed wami? Czy planujecie ekspansję? Bo tak, książki, noże. Co można jeszcze? Tak się zastanawiam. I czy chcecie dalej operować z Irlandii Północnej? Bo tak naprawdę dzisiaj jako instagramerzy z takimi zasięgami, z taką już popularnością i z takim biznesem za tym idącym, właściwie możecie mieszkać gdziekolwiek, tak? Może tour po świecie. No tak? Właśnie, czy macie jakieś miejsce, w którym chcielibyście... Nie wiem. Na przykład teraz jesteśmy miesiąc na Hawajach i gotujemy w naturze na Hawajach, potem się przenosimy, nie wiem, do Tajlandii, potem coś tam. Tak teraz wymyśliłem sobie na oczywiście nie byłoby żadnego... potrzebowali trzeciego telefonu, to mam całkiem... jasne. Odpowiadając na pytanie, jasne, nie ma problemu. Możemy to, co robić absolutnie z każdego zakątka na ziemi. Nie byłoby żadnego problemu. Natomiast mamy rodzinę i to nie jest takie łatwe. Nasze dzieci chodzą do szkół. Także... Znaczy ja mam nadzieję, serduszku tutaj, im częściej wracamy właśnie do Warszawy, do Polski wracamy, to widzimy, jak Polska się zmieniła przez te 20 lat i naprawdę serce tu ciągnie coraz bardziej. Wiadomo, to trzeba wszystko przedyskutować z moją małżonką, która pewnie będzie przeciwna temu. Ale tak, jak najbardziej, jeśli chodzi o marzenia, to naszym marzeniem, to już kiedyś my rozmawiali właśnie z Michałem Figurskim o tym, który nas wylał kubą zimnej wody. Mieliśmy takie marzenie, żeby mieć kilka domków właśnie w górach, jakąś tam swoją ziemię, kilka domków właśnie drewnianych w górach, altanka, grill, gdzie ludzie mogą przyjeżdżać, my tam jesteśmy, gotujemy razem. Fajnie spędzamy czas. Taka właśnie. I to właśnie było w Polsce. Takie coś to było marzenie. To było marzenie. No. A Michał, dlaczego wylał kubę zimnej wody? Znaczy nie mogę tego powiedzieć tutaj, co Michał powiedział nam wtedy, ale to doszło, dotarło. Myśmy mieli taki plan na początku z takimi troszkę innymi domkami, no i Michał powiedział, znaczy nie mogę tego powiedzieć tutaj, co powiedział Michał, po prostu powiedział kulturalnie, nie róbcie tego, i myśmy go posłuchali. Ale to, a ile razy się wydarzyło tak, że na przykład chcieliście coś zrobić i nie wyszło i nie wrzuciliście tego? Że na przykład coś wam się przypaliło, stwierdziliście, nie no, słuchajcie, ten kotlet to jednak bardziej tutaj dla Kodiego niż... Wiele było takich sytuacji, gdzie warunki atmosferyczne nam przerwały. Musieliśmy niejednokrotnie wracać. Brak składników, których zapomnieliśmy kupić, przywieźć, zabrać ze sobą. Ale też były takie filmiki, które ja mam takie OCD i jak ja sobie coś zaplanuję i mi to nie wyjdzie, i ja na przykład ten filmik, obrabiamy ten filmik, ja patrzę, nie ma mowy, że ten filmik ujrzy światło dzienne. I jest takich kilka filmików na telefonie, które po prostu wiem, że nie zostaną wstawione, bo coś mi się tam na przykład nie podobało, bo ujęcie nie było tak, jak chciałem, żeby było, i po prostu to nie ujrzy światła dziennego.
Tak, już mam. Tłumaczymy że... OCD, obsessive compulsive disorder. Ja tak mówię, to nie jest udokumentowane, po prostu ja tak po prostu myślę, tak jest, więc... Słuchajcie, życzymy wam absolutnie spełnień marzeń. Będziemy was śledzić. Książkę polecamy. Doskonały prezent pod choinkę. I za noże dziękujemy. I mam nadzieję, że jeszcze się będzie okazja spotkać na antenie. Dobra, ostatnie pytanie na koniec i w trakcie tego jeszcze prośba od wydawcy, żeby jeszcze raz to dobrze ograć, jeszcze raz sztuczka, ale... Czy macie jakiegoś kulinarnego idola? Kogoś, kogo Dania chcecie odwzorować? Być może na kimś się wzorujecie? Czy macie kogoś, kogo uważacie za takiego guru kulinarnego? Znaczy, nie bardzo w sumie tak... Guru to oni teraz. No właśnie. Idole no właśnie. To oni. I to z Polski. My uwielbiamy zmieniać przepisy. Ktoś mówi, że to ma być zrobione tak i tak, bo inaczej nie wyjdzie. Aha. No wtedy myślimy, nie, to nie może tak zrobić. My zrobimy inaczej, to i gwarantuję, że to wyjdzie. Więc my taki mamy bardziej do tego taki pogląd. Więc... Ale jakiś idoli tak naprawdę nie bardzo. Nie ma, raczej nie. Znaczy, raczej nie opieramy się. Ja wierzę w siebie i w Krzyśka najbardziej, więc tak się tego się trzymam. Dobrze na tym wchodzimy, więc tak też zostanie. Pewnie po drugiej stronie ekranu są takie osoby, które was uważają za idoli. Tymoteusz napisał, panowie, czysta klasa. W takim razie jeszcze raz prosiłbym o spełnienie prośby Krzysztofa, który w tym momencie mówi, no proszę, jeszcze raz tą cebulę. Już bardzo, rzucamy, bardzo tak prosimy, tak, pełne skupienie. Słuchajcie, w tym momencie chyba już pełna gotowość. Wiemy, jak to się robi. Szanowni państwo, Man with the Pot. Nóż kontra cebula. Runda numer 3. Jest świetnie. To ten seller wezmę, bo... Oczywiście polecimy po tą cebulę, która spadła. Słuchajcie, ja z tej cebuli rosół. Więc tak to wygląda. Wystawimy na Allegro te cebule i na pewno pójdą. Bardzo wam jeszcze raz dziękujemy za wizytę tutaj u nas. I co, właśnie możemy już wam życzyć wesołych świąt dla was. Wzajemnie, dziękujemy bardzo. Właśnie chciałam zapytać o temat świąt, ale już nie zdążymy. Czy gotujecie takie klasyczne potrawy polskie, czy raczej... My bardziej wolimy uderzyć w takie troszkę niekonwencjonalne. Przykładem może być ten salmon, który to jest stek, filet z łososia na cytrusach z miodem i płatkami, czyli fenomenalne. Weszli nasi wydawcy, żeby nam zaakcentować, że już kolejny punkt programu i pokazują, że zapach cebuli... Poszło. Już obraną będziesz miał. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. To byli Men with the Pot. Dziękujemy bardzo. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój, no i nie możemy się doczekać kolejnych smacznych materiałów. A my zaraz porozmawiamy o wielkiej tragedii, o tragedii brazylijskich kibiców Santosu, legendarnego klubu, który spadł po 111 latach, spadł z ligi, no i reakcji na to, bo São Paulo zapłonęło. Ale najpierw jeszcze raz obejrzyjmy fragment wczorajszego Hate Parku z Arturem Chmielewskim, naszym człowiekiem w NASA, wybitnym inżynierem, o tym, jak się uczyć. To było odpowiedź na pytanie młodego człowieka, 16-latka, który chciałby iść jego drogą, jego ścieżką kariery i też dostać kiedyś pracę w NASA. Tak, oczywiście trzeba się uczyć, tylko bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Trzeba się uczyć tak, żeby coś zrozumieć, a nie tylko dostać piątkę. Obojętnie, czego się uczysz, tak? Ja nie lubiłem biologii, jak byłem w dżasza wieku i potem to było... Straciłem dużo na tym, bo później budując te super lekkie struktury, wiele z nich, żeśmy odkrywali, trzeba kopiować naturę, bo natura przez te 3 miliardy lat dużo rzeczy wykombinowała. Drzewa się nie łamią, tylko się gną. Liście się same otwierają w kierunku słońca, prawda? Jak to zrobić? Nie muszą mieć skomplikowanych super mechanizmów, żeby znaleźć słońce i nastawić swoje panele w kierunku słońca i mierzyć je cały czas. Liście to bardzo ładnie robią, bardzo sprytnie i są bardzo lekkie, prawda? Także ta biologia, obojętnie co, biologia, medycyna, fizyka, matematyka, programowanie, żeby się uczyć, żeby coś zrozumieć, a niekoniecznie dostać piątkę czy tą szóstkę. Wykuć, tak. I wykuć i zapomnieć za 3 dni. To... Ale
Słuchajcie, powiem wam szczerze zakulisowo, że gdzieś tutaj panowie... Bitwa na noże! Bitwa na noże, słuchajcie, wszyscy się tak rzucili, że prowadzący tym razem gdzieś tutaj musieliśmy posprzątać studio, ale jesteśmy i faktycznie, Michale, jaki ciąg dalszy? No, mówiłeś o tym dramacie, 111 lat. Ale chcę, żeby o tym dramacie opowiedział nam pasjonat brazylijskiego futbolu, Wojciech Pieciakowski. To jest autor takiego bardzo popularnego na Twitterze konta Brazylijski Futbol. Witaj, Wojtek. No i ty nam powiedz, co to oznacza. To jest absolutny jakiś koniec epoki, wstrząs dla całego brazylijskiego futbolu. Santos, czyli klub Pelego, klub Neymara. Możesz nam w ogóle opowiedzieć o tym klubie. Jak w ogóle do tego doszło, że po 111 latach spada z brazylijskiej ekstraklasy? Cześć wszystkim. No, na cześć, początku cześć. Tylko cześć. Sprostuję, że na nazwisko Pieciakowski. Pieciakowski. Żeby nie było tam... Przepraszam, Wojtek Pieciakowski. Bo na Twitterze, jesteś Wojciech P., więc stąd ta drobna pomyłka. Faktycznie, no. Tak, ale jaka imponująca kolekcja koszulek, to nie jest green screen, rozumiem, tylko są i wszystkie brazylijskie. Wszystkie brazylijskie, tak jest. A sam jesteś w koszulce Santosu właśnie i powiedz, jak do tego doszło, że kto do tego doprowadził, że klub spada po 111 latach z To znaczy, trzeba sobie powiedzieć na początku, że Santos już od paru lat jest średniakiem w lidze brazylijskiej, bo wszyscy właśnie pamiętają te czasy Pele i Neymara i jakoś tak wydaje im się, że to jest taka potęga na rynku brazylijskim. Prawda jest taka, że no oni od wielu lat już raczej są takim średniakiem ze środka tabeli. Tam oprócz kilku takich sezonów, na przykład w 2019 roku, kiedy zajęli drugie miejsce za Flamengo, które wtedy było kompletnie poza zasięgiem, no to Santos jest takim średniakiem. No i powodów takiego stanu rzeczy jest tak naprawdę kilka. Jak to w Brazylii bywa, jest to takie mityczne, kiepskie zarządzanie klubem. W tym się jakby zawiera wiele różnych rzeczy. Ale głównie długi, przepalanie pieniędzy, sprzedawanie młodzieży utalentowanej do Europy i później niezastępowanie ich dobrymi zawodnikami, którzy jakby dobrze wypełniają te luki. No a ten konkretny sezon, no to tutaj w samym tym roku Santos miał 4 trenerów, więc można sobie wyobrazić, jak bardzo tam było to źle poukładane. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Dodaj, czy Santos ma na takich przyjaciół, takich fanów, że twoim zdaniem wróci szybko, że znajdą się pieniądze, może zostaną zrobione jakieś transfery, czy to jest, nie wiem, równia pochyła i ciężko będzie uratować klub? Ciężko mi powiedzieć, bo to jest ich pierwszy spadek w historii, więc myślę, że sami nie wiedzą, jak na niego zareagują. Wiem, że klub jest bardzo zadłużony i może być ciężko, ponieważ w związku z tym spadkiem no nie otrzymali części pieniędzy, takich, które normalnie się otrzymuje za zajęcie miejsca, w którym się zostaje w lidze. No to tutaj już jest jakby kolejna strata, bo tych pieniędzy będzie mniej. Nie zakwalifikowali się też do Pucharu Brazylii, który właściwie jest lepiej płatny w Brazylii niż Liga, jeśli chodzi o nagrody, jeżeli się oczywiście go wygra. Więc no tutaj może być ciężko, ale z drugiej strony, jeżeli Grêmio w poprzednim sezonie spadło i w tym wróciło do najwyższej ligi i otarło się nawet o mistrzostwo, no to czemu Santos by nie miał też takiej drogi? No kibice pewnie raczej nie będą zbyt chętni, szczególnie początkowo, żeby wspomóc klub, tym bardziej, że za przeglądem sportowym czytamy, wściekli fani Santosu zaczęli niszczyć, co tylko mogli w okolicach stadionu. Podłożono ogień, podpalony został autobus. Czy ty jeszcze wiesz, mój drogi, o jakichś innych stratach, czy coś tam jeszcze się działo, jak to wyglądało, jak to eskalowało? Te obrazki straszne. Obrazki faktycznie. Jak nie z São Paulo, tylko no, co tu dużo mówić, ze Strefy Gazy.
Tak, to prawda. No, w Brazylii piłka nożna to jest religia, to każdy wie i można sobie wyobrazić, jak zareagowali kibice klubu na pierwszy w historii spadek. No, to nie jest pierwszy przypadek takich dość drastycznych scen z udziałem kibiców brazylijskich, bo przecież sam mecz Brazylia-Argentyna ostatnio w eliminacjach do Mistrzostw Świata też tam były, jakby to Michał powiedział, dymy. Tak, dymy. Więc nikogo to nie powinno dziwić, no ale oczywiście no, puściły wszelkie hamulce kibicom. Tam głównie się pojawiały właśnie te zdjęcia tego spalonego samochodu. To był podobno samochód jednego z piłkarzy, czy nawet tam kogoś z jego rodziny. Ale to nie był jedyny taki przypadek, bo podobno podpalono 6 autobusów, właśnie 4 samochody, rzucanie butelkami. Jeszcze na stadionie po końcowym gwizdku tam poleciały na boisko krzesełka, butelki, puszki, nawet buty. No i trwało to wiele godzin właśnie po, właściwie no cały nasz dzień wczorajszy to była noc ta w Brazylii. To się działo praktycznie no kilka godzin, jak nie kilkanaście. A jak ty zareagowałeś prywatnie? W ogóle zdradzisz nam, któremu brazylijskiemu klubowi kibicujesz, czy po prostu wszystkim interesujesz się całą ligą? No i skąd wzięła się twoja pasja właśnie do brazylijskiego futbolu? To odpowiadając na to pierwsze pytanie, no zareagowałem takim lekkim szokiem, ale nie dużym, bo no spodziewałem się, że to może tak wyglądać. Może nie aż tak drastycznie, ale no nie jestem w ogóle zdziwiony, że to tak wygląda, zwłaszcza po tych wydarzeniach w poprzednich tygodniach z udziałem kibiców. A jeśli chodzi o to, komu kibicuję, to tutaj Michał może wie z naszego tam zlotu kolekcjonerów koszulek, na którym był, że głównie Ronaldo Nazario to jest mój taki idol piłkarski i w związku z tym w Brazylii staram się jako jakby prowadzący taki profil wszystkich traktować jednakowo. Natomiast no, głównie moja sympatia idzie w stronę tych klubów, w których występował Ronaldo, czyli Corinthians, w którym kończył karierę, i Cruzeiro, w którym zaczynał karierę, a teraz jest właścicielem tego klubu. I oba te kluby w tym sezonie Ligi Brazylijskiej sobie radziły niestety dość średnio. Wojtku, bardzo ci dziękujemy. Śledzimy, co dalej z Santosem. Jak mówię, no jednak legendarny klub i chyba też w świecie, nawet kibiców nie brazylijskiego futbolu, w ogóle kibiców najbardziej rozpoznawalny obok Flamengo. Sprawdziłem, że także Rodrigo, tak, wywodził się, czy Robinho też z tego klubu, nie tylko Neymar i Pele. Wojciech Peciakowski, pasjonat brazylijskiego futbolu, autor konta na Twitterze Brazylijski Futbol, opowiadał nam o tragedii Santosu i jego kibiców. U nas za chwileczkę serwis informacyjny, ale zanim to, co pokażemy... Tak, ale wiecie, to od razu wszystko, że Ronaldo Luis Nazario de Lima, jak brazylijscy piłkarze mają bardzo długie nazwiska, kiedyś trzeba znaleźć to najdłuższe, prawda? Kto ma najwięcej i najdłuższy ciąg tych, tych nazwisk? Poszukiwania, no ciekawe, bardzo ciekawe poszukiwania Kinga, ale faktycznie tutaj mieliśmy fana brazylijskiej piłki nożnej. Ciekawe, czy jest ktoś, kto nas ogląda, kto lubi na przykład brazylijskie jiu-jitsu, albo na przykład BBL, prawda, bo to też brazylijskie. Ja się kochałam w Carlosie Dundze. Carlos Dunga był taki piłkarz dawno temu. No pewnie, a potem był trenerem reprezentacji Brazylii. Takie piękne, taki był bardzo w moim typie. Carlos Dunga, defensywny pomocnik, który strzelił decydujący rzut karny, decydujący o mistrzostwie świata w 1994 roku. Roberto Baggio nie strzelił, pamiętacie, finał Brazylia-Włochy i on kapitan, no jednak taka presja, strzelasz. Twoja drużyna, Brazylia, jest mistrzem świata. Wielka presja, ale Dunga jej nie uległ. No, jako trener reprezentacji Brazylii już takiego sukcesu nie odniósł. A ja chciałem powiedzieć o skarpetkach.
O. Idealne pomysły na prezent. Zbliżają się święta. Słuchajcie, żebyśmy nie byli wszyscy spóźnieni z tymi prezentami, bo często wpadamy do galerii na ostatnią chwilę, a to tylko i wyłącznie stres. Dodatkowe nerwy przedświąteczne to przecież niepotrzebne, więc jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na prezent, to prezentujemy wam chyba nawet idealny pomysł na prezent, bo kto nie kocha pod choinkę dostać skarpetek na stronie sklep.kanalsportowy.pl i nanuszki.com możecie kupić skarpetki Kanału Sportowego w promocyjnej cenie. Co, w przyszłym tygodniu pokazujemy stópki ze skarpetkami. Absolutnie. Możemy tak z nogami na stole. Czemu nie? Świątecznie. Tylko Nikodemowi trzeba będzie dać też skarpetki, żeby do nas dołączył. Słuchajcie, za chwileczkę serwis informacyjny, ale zanim zobaczmy jeszcze jeden fragment wczorajszego Hate Parku z Arturem Chmielewskim o kamerach, ale nie tych kamerach, co myślicie, tylko o kamerkach w smartfonach. Coś takiego. Znamy coś takiego? Smartfony? Tak. No to taki smartfon, żeby on działał, ma 8 technologii bardzo ważnych. 6 z nich powstało w przemyśle kosmicznym. Na przykład koło mnie siedział taki naukowiec, który się nazywał Eric Fossum, i on wymyślił kamerkę miniaturową. To była śmieszna sytuacja, bo ja dostałem zadanie, które wszyscy podziwiali. Mam zbudować ogromny teleskop, ale teleskop wielkości no, niewyobrażalnej, prawda? Jak największy. Stadionu Narodowego. Coś takiego, prawda? I wszyscy mówią, o, Czemluski albo ABC mnie nazywają. ABC to dostał dobrą robotę. A Eric dostał, po co komuś taka mała kamerka? Gdzie to się przyda? To trzeba mieć coś dużego, że te fotony z tych innych planet, z tych innych pozaziemskich, żeby to wpadało. To jest dobra robota, ale taka mała kamerka, to kto? No ale teraz oczywiście on dostaje, nie wiem, te wszystkie swoje licencje royalties od każdego smartfona, no to pewnie dobrze mu się powodzi. A z nami jest Tomek Lipiński. Dzień dobry. Witaj Tomku, zapowiemy najciekawsze wydarzenia piłkarskie, ale zanim, no to... Ale wiecie, że pasuje mi tutaj, skoro jest z nami ten oto mężczyzna, młodzieżowe słowo roku, Sigma. Sigma. O właśnie, możemy potem pogadać też z Tomkiem o młodzieżowym, ale ja najpierw... Właśnie dowiadywałem się o słowie rel. O użyciu, no bo poznałem jego znaczenie i tak zastanawiałem się nad kontekstem, no i starszy syn mi wyjaśnił. Także już mniej więcej wiem, kiedy zastosować. Rel. O relu za chwilę, później jeszcze o realu, ale najpierw poprosimy o serwis informacyjny, który przedstawić nam z głowy. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie, nie z promptera. A taki dzisiaj. Taki dzisiaj myk wymyśliliśmy. Tak, tak. Czyli skoki narciarskie, bo to jest w sezonie zimowym interesuje nas najbardziej. Na razie to są niedoskoki. Niedoskoki, bo mamy cztery konkursy, jeszcze żadnego Polaka w pierwszej dwudziestce. Rotowania, zamieszania, jakieś domniemane konflikty, szukanie podtekstu w różnego rodzaju wypowiedziach. Na razie wiadomo, że Kamil Stoch jest z najbliższego konkursu wycofany. Tak. Powrót Macieja Kota, co też odbiło się szerokim echem w środowisku narciarskim. No ale przede wszystkim nie wiadomo, czy najbliższy konkurs w Austrii się odbędzie, bo jeśli chodzi o pogodę, bo możemy przejść od serwisu sportowego do meteorologicznego płynnym ruchem, to pogoda jest zapowiadana jako niezbyt skoczna, tak. Bo i wiatr, i odwilż, i nie wiadomo rzeczywiście, co będzie z tym konkursem. No ale jeśli się odbędzie, no to oczywiście wielkie nadzieje na to, że w końcu te konflikty zostaną zażegnane, Polacy trafią w belkę i przynajmniej jeden z nich wyląduje w pierwszej dwudziestce. No i że już tym razem nie będzie takiego fuck-upu jak z Pawłem Wąskiem, który, no, tragiczna sytuacja. Nie dość, że właściwie wszystko przeciwko nam. Słabe skoki, brak przygotowania do sezonu, te konflikty, no bo obwinianie jakby przez zawodników trenera, że ich nie przygotował.
przygotował, czy źle ich przygotował fizycznie. A do tego jeszcze nasz zawodnik ma skakać i idzie na chwilę do toalety. Okazuje się, że w międzyczasie jego sprzęt zostaje posłany na dół. Zanim wróci na górę, to już jego kolejka przepada. No po prostu no, tragiczna sytuacja. Natomiast oczywiście, że czytam dużo na ten temat. Zarazem taką ocenę Kazimierza Długopolskiego, olimpijczyka z Sapporo z 72 roku i Lake Placid. Wiadomo, że to jest też i od kombinacji norweskiej. Sędzia też i on powiedział coś takiego. Wydaje mi się, że skoro cała piątka naszych zawodników od początku gubi, wydaje mi się, że cała nasza piątka od początku sezonu gubi technikę na progu. Do szkolenia wkradł się jakiś błąd. I to jest dla mnie niebywałe w skokach narciarskich, że zobacz, piłkarz, no trudno, żeby zgubił technikę, tak? Może być nieprzygotowany fizycznie, może być po kontuzji, no nie, jakoś tam nie domagać, ale techniki się nie gubi, nawet jak już się jest jakimś tam wiekowym zawodnikiem. A w skokach jest tak, że możesz zgubić technikę na progu. No jak już dokonujesz miliona tych skoków, no to wydaje się, że to jest... jakieś tak. automatyzmy i tak dalej. A jednak nie. Jakby co sezon trzeba to wypracowywać? No niby jest to, rzeczywiście, jest to, wydaje się, sport najbardziej powtarzalny, bo właściwie rok w rok jeżdżą skoczkowie na te same skocznie. No oczywiście warunki, no to jest ta największa zmienna. No tak. Największa zmienna, no ale rzeczywiście, no i wykonują te same ruchy, no ale jednak trzeba te automatyzmy rok w rok w sobie jakoś wypracowywać. I jeśli coś tam, jakiś jeden szczegół nie domaga, tak jak teraz też czytam wypowiedzi Kamila Stocha, że on nie wie, czy teraz ma zrobić tak, czy inaczej, a dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, no to nawet tak doświadczony zawodnik, tak utytułowany, no nadal potrzebuje rzeczywiście mieć jakieś wskazówki od trenera i te automatyzmy sobie znów na nowo wypracować. No dobrze, no to z tymi skokami jest jak jest, też nie wiadomo, czy będzie, bo rzeczywiście ta pogoda może pokrzyżować plany. 7 metrów na sekundę dzisiaj, kwalifikacje mogą się nie odbyć, ewentualnie jutro ma trochę wiać mniej, więc jutro te konkursy może się odbędą. Ale tydzień temu pamiętam, że też wspominaliśmy o tym, że pogoda jest katastrofalna i otrzymaliśmy, można powiedzieć, z serca konkursu informacja, że spokojnie, tak naprawdę ważna jest pogoda w momencie skoku, tuż przed nim, także myślę, że... Katastrofalna była tylko forma. A propos tej katastrofalnej formy, oczywiście jest to trochę show. Kamil Stoch wycofany, poleciał do Austrii, tam trenuje indywidualnie. No jest to tak jakby, no wiesz, no nie wiem, Robert Lewandowski odsunięty od meczu reprezentacji Polski, ale akurat wspomniany przeze mnie ten Kazimierz Długopolski mówi, że patrząc na wszystkich naszych zawodników, mówi, gdybym miał ze swoimi zawodnikami taki problem, wycofałbym do spokojnych treningów ich na 10-14 dni i dwóch najpierw, potem jeśli przyniosłoby to pozytywne efekty, powtórzyłbym ten manewr z pozostałymi, także to odsunięcie raczej nie jest za karę przecież, to jest po to, żeby Kamil złapał. Zwłaszcza, że on sam chciał wcześniej, zastanawiał się na tym, czy w ogóle wystartować, ale gdzieś tutaj uległ tej swojej presji, że nie, no tam co się nie pojawić, to przecież aż byłoby dziwne, więc no, zastanawiam się, czy on jest waszym zdaniem w stanie wrócić do tej formy swojej szczytowej, czy to już powoli... To jest takie pytanie jak Olewek, co tak, lewy nie, jest już, stanie, tak, bo my byśmy bardzo nie chcieli, nie, bo najpierw mieliśmy te Małyszomanie, później nie, odnosi, pewnie wszyscy życzylibyśmy sobie, aby nie było takich odchylonych normy, tak? Że najpierw mówimy o absolutnie niedoścignionym skoczku jakiś czas temu, a teraz mówimy o kimś, kto nie łapie się do pierwszej dwudziestki, kto potrzebuje dodatkowych treningów, żeby do, jako takiej formy wrócić. I tutaj to nam się kłóci, ten obraz, bo jeśli nadal byłby w ścisłej czołówce, to byśmy nie mieli nic przeciwko temu. Mniej więcej tak, jak się odbywa to z Robertem Lewandowskim, którego widzimy, że jest słabiej w tym roku, ale jednak to on został królem strzelców Ligi Hiszpańskiej, czyli to nie jest niejaki dmuchał. No dobrze, to skoki na razie zamykamy, natomiast całkowicie uniezależnione od pogody są szczypiornistki, no bo wiadomo, grają pod dachem, czyli tutaj warunki pogodowe nas nie interesują, natomiast interesuje nas forma i ona też jest taka, no zależy, gdzie ucho przyłożyć, no bo tak, kończymy pierwszą fazę grupową druzgotącą porażką z Niemkami, które są oczywiście faworytkami, które w tej dyscyplinie
to jest najwyższy światowy poziom. No i jest ta druga faza grupowa, z której przechodzą wyniki z tej pierwszej i tak dalej. Tu właśnie z Niemcami, z Japonią, z Niemcami do tyłu, z Japonią do przodu. No i pierwszy mecz z Serbią po zaciętym meczu wygrany. I teraz do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata przychodzą dwie najlepsze drużyny z tej grupy, którą teraz właśnie widzimy na załączonym obrazku. No i 9 grudnia arcyważne spotkanie z Danią. Można powiedzieć, że taki mecz, który zdecyduje o tym, czy będziemy grali dalej w tej fazie pucharowej, w tej fazie ćwierćfinałowej. Oczywiście faworytkami nie jesteśmy, no bo wyraźnymi faworytami w tej grupie to są Niemki i są również Dunki, ale wczoraj taka też fajna informacja z parkietów piłki ręcznej, ale tych męskich, bo w Lidze Mistrzów Orlen Wisła Płock pokonuje węgierski Telekom Veszprom. Fajne są te nazwy, zawsze tam sponsor musi się pojawić w siatkówce, w piłce ręcznej. No. Tak, ale to ważna wygrana, no bo Węgrzy też są szalenie mocni, też zdobywcy Ligi Mistrzów, to jest zawsze światowa czołówka, a Orlenowi Wiśle Płock w tej edycji Ligi Mistrzów nie szło. Jeszcze dodam z takich może bardziej letnich informacji, no bo to myślę, że warto podkreślić, bo jeśli jakiś rekord Polski zostaje bity po wielu, wielu latach, a to jest dokładnie po 22 latach. Ja wiem, że wśród nas są maratończycy, którzy lubią wcześniej wstawać. Sezon może trochę się kończy, już bardziej jest roztrenowanie, ale tak, po 22 latach padł rekord Polski w maratonie kobiet. Małgorzata Sobańska w 2001 roku ustanowiła go na tak 2,26 z małym okładem. No to zeszliśmy poniżej tej granicy. Teraz jest 2,25 z małym okładem. Aleksandra Lisowska, która ma apetyt na więcej. Oczywiście Kenijek, Nigeryjek, innych zawodniczek z Afryki nie dogoni nigdy, ale to nie ma znaczenia, bo to są jakby dwie dyscypliny sportu, troszkę jak koszykówka NBA i koszykówka europejska, także warto podkreślić, że po 22 latach mamy nowy rekord w maratonie kobiet, rekord pobity na trasie w Walencji. Piękne miasto, Michał był, ja też byłem, zachęcam rzeczywiście, żeby tam sobie pobiegać. Trzeba się wybrać. I chyba to tak, mniej więcej takie najważniejsze informacje, czyli skoki narciarskie, piłka ręczna i maraton. A teraz nasza ukochana piłka nożna, bo będzie się działo w ten weekend w europejskim futbolu i to już dziś wieczorem zaczynamy od trzęsienia ziemi, czyli Juventus-Napoli. Napoli właśnie 0-3 z Interem poległo u siebie, jako że Juventus z Interem łeb w łeb, remis był w ich bezpośrednim meczu. Czy przewidujesz co? Teraz 3-0 stara dama u siebie? Nie, no Juventus to nie odnosi takich wysokich zwycięstw. Nie, tutaj jeśli już, to takie 1-0, 1-1. O, taka to jest odwieczna wojna bogatej północy z biednym południem, tym troszkę zakompleksionym. Wiadomo, że to tak trzeba było wniknąć w takie dylematy i konteksty bardziej socjologiczne i historyczne, kiedy ludzie z południa, tego biednego południa migrowali na północ, gdzie była fabryka Fiata, gdzie było mnóstwo roboty i rzeczywiście tych mieszkańców południa jest mnóstwo na północy, tych ich potomków. No i dlatego Napoli też na północy ma mnóstwo kibiców. I tam naprawdę, jeśli zobaczymy kibiców Napoli na stadionie w Turynie, to niekoniecznie muszą przebyć te ponad 1000 kilometrów, żeby przyjechać na mecz do Turynu, bo to mogą być właśnie tam, którzy mieszkają, pracują i tak dalej, i tak dalej. Także jest tutaj wiele takich kontekstów, no ale najważniejszy dla nas sportowy, no to oczywiście możliwość występu trzech Polaków. Właśnie. Arkadiusz Miliuk. Puszczasz, tak. Piotr Zieliński ostatnio z ławki. Ostatnio nie domagał. Ostatnio miał taki gorszy okres. Antonio Rudiger w niego wjechał ostro. I raz, że najpierw była ta choroba na zgrupowanie reprezentacji, później ta kontuzja w meczu wynikająca ze starcia z Rudigerem w Lidze Mistrzów. Ale myślę, że ten trudny okres ma za sobą i Wojciech Szczęsny, i Piotr Zieliński w podstawowym składzie, Arkadiusz Milik z ławki. Zatem myślę, że w pewnym momencie tego meczu trzech Polaków na boisku zobaczymy. Zawsze jest atrakcją i właściwie nie wymaga już większej rekomendacji. Dusan Vlahović kontra Wiktor Osimhen. Pojedynek też wielkich napadziorów. O. Dzisiaj 20:45, a w sobotę między innymi bardzo ciekawie zapowiadający się mecz Aston Villa z Arsenalem. Aston Villa znamy w Polsce choćby z tych meczów z Legią Warszawa, który Legia, przypominam, jeden z nich wygrała efektownie 3-2. Natomiast absolutnie drużyna
na topie. Ostatnio pokonane Manchester City i naprawdę oni są w top 4. Oni tutaj, nie chcę powiedzieć, że o tytuł, tak, ale Unai Emery, jest to drużyna, która u siebie nie przegrywa, a mecz jest właśnie na Villa. Tak, taki rozjemca, można powiedzieć, wydaje się, bo pokonany Manchester City parę dni temu, a teraz z kolei Arsenal, który jest na pierwszym miejscu, który, no, wydaje się, że bez względu na to, co się wydarzy w Premier League, no to te dwa zespoły będą rywalizowały o tytuł. No i tutaj wtrąca się... Ale z Legią przegrali. No z Legią przegrali, później wygrali, i z pierwszego miejsca raczej wyjdą, tak, wyjdą z grupy, zatem Matty Cash też oczywiście, tu też musi ten wątek polski zajęć. Nie wiem, czy Jakub Kibior, no bo tutaj szanse są dużo mniejsze, chociaż ostatnio w Pucharze Anglii, nie w Pucharze Anglii, tylko w tym ostatnim meczu ligowym zagrał. Zatem jakaś tam szansa jest. Natomiast, czyli mamy te dwa mecze, takie piątek, sobota mamy odhaczone. Tak, to co jeśli chodzi o polską piłkę? Który mecz Polska oddaje? No oddaje. No przecież Jagiellonia Białystok. Ja wiem, że dobrze 17:30, no bo jest zima i musi być zimno. W Białymstoku zawsze jest zimniej. To już pokazywaliście wielokrotnie. Jeszcze jak Monia tutaj odczytywała komunikaty meteorologiczne. I dobrze 17:30, czyli może aż tak zimno nie będzie. Natomiast mecz, który powinien rozgrzać nas wszystkich, no bo to jest wicelider kontra aktualny mistrz. Ja wiem, że jakiś czas temu tutaj reklamowałem mistrz, czyli lider, czyli Śląsk Wrocław kontra Raków. Tamten mecz może jakoś tam nie zachwycił, zakończył się remisem i może tutaj też takim wynikiem pachnie. Bundesliga, no to mamy Bayer Leverkusen, ciągle lider, też zespołem z czołówki VfB Stuttgart. No i tutaj Michał pewnie ostrzy sobie apetyt na 21 na niedzielę La Liga. Tak. Też sensacyjny lider, znaczy lider, współlider, bo tyle samo punktów co Real Madryt. No i goniąca Barcelona tę dwójkę będzie miała szansę w przypadku zwycięstwa dogonić właśnie Gironę. Mecz, takie derby katalonii. Derby Katalonii, no bo to miasta niedaleko od siebie położone. I pierwszy raz od dawna Barcelona jest niżej w tabeli niż ten drugi kataloński klub. Mm-hmm. To już się nie zdarzyło. Najstarsi Katalończycy nie pamiętają takiej... Właśnie, ja pamiętam, że chyba dwa tygodnie temu prosiłam was o predykcję, jeśli chodzi o spotkania. W końcu was z nich nie rozliczyłam, ale może to i dobrze. Pewnie trafiliście. No to dziś też, no, dawać predykcję. Presja na Robercie Lewandowskim. Ostatnio nie strzelił gola Atletico Madryt i ta krytyka i tak już duża na niego spadła, dlatego że tym razem nie dało się powiedzieć, że mu nie podawali, tak? Drużyna mu nie podaje. No jak on ma strzelać bramkę? Tutaj podawali. On miał cztery patelnie, by tak rzec, i nie trafił książka, bramkę, tak? ani razu. Tak, patelnie. Właśnie oni na nie na patelniach. Chociaż też czasami na patelniach, ale w naturze. Ale więc... stało za te filmy za nią, które kręci teraz na... Jak nie idzie, to zawsze znajdzie się pretekst, tak? Zawsze znajdzie się pretekst. A to zegarek za drogi. Filmy nie takie. Także jest czym wybierać. Jeśli chodzi o najciekawsze mecze na weekend, zaczynając od dziś, czy piątek, sobota, że nie umieściliśmy tutaj na przykład w sobotę arcyciekawie się zapowiada mecz Borussii Dortmund z RB Leipzig, czyli ciągle tych drużyn tam oscylujących wokół, no może mistrzostwa Niemiec, rzucenia rywalizacji Bayernowi, Monachium, na pewno walczących o top 4 i o przyszłoroczną Ligę Mistrzów. Real Madryt, co ciekawe, w sobotę gra na wyjeździe z Betisem w Sewilli, a są to akurat dwie drużyny, które mają najdłuższą pasę meczów bez porażki. Betis chyba przegrał chyba 8 meczów bez porażki, ostatni raz przegrał w połowie września. Real Madryt też od 24 września niepokonany, więc taka kolejna drużyna. Zobaczymy, czy może urwać. W poniedziałek radzę odpocząć, mimo że pewnie meczów też trochę się znajdzie, bo wtorek, środa to Liga Mistrzów, ostatnia kolejka. Już będzie wiadomo, kogo zobaczymy na wiosnę. W czwartek polskie zespoły, także Raków i Legia walczą o to, żeby również na wiosnę w tych europejskich pucharach w Lidze Konferencji się pojawić. Mówię Liga Konferencji, no bo oczywiście wiem, że Raków rywalizuje w Lidze Europy, ale już na dalszą grę w tych rozgrywkach szans nie ma, zatem może co najwyżej walczyć trzecie miejsce i spaść do Ligi Konferencji. Są na to nadzieje, czyli wtorek, środa, czwartek, także dość intensywne, czyli poniedziałek raczej na to, żeby zająć się innymi dyscyplinami albo po prostu od sportu odpocząć. Dodam tylko, że właśnie przegląd sportowy piątkowy z tego robi czołówkę, z sytuacji Legii. Korona Cierniowa, Legia odpada z Pucharu Polski, nie obroni trofeum. Jaki jeszcze
teraz nie można przegrać z Alkmaar, a gdyby to się stało i Legia nie miała nie zagrać na wiosnę w europejskich pucharach, no to zaczyna się robić niepokojąco, jeśli chodzi o posadę, myślisz? Kosty? Kosty, czy nie? Czy bez względu... No wiesz, Michał, no zazwyczaj jest tak, że trener ma takie dwa... trener takiego klubu jak Legia, jak Lech, no to jeśli nie kończy sezonu z żadnym trofeum, no to już robi się kłopot, czyli już jedno koło ratunkowe dla Kosty Rynejcia odpadło, czyli Puchar Polski, jakby coś. No bo to Puchar Polski, dodajmy, to jest eliminacja Ligi Europy, tak. Dają. Druga to jest Mistrzostwo Polskie, a strata do lidera jest dość istotna i też wydaje się, że przy takiej chwiejnej formie Legii trudna do odrobienia. Musiałoby rzeczywiście dojść do jakiegoś załamania tych zespołów, które są nad Legią. No i rzeczywiście są to europejskie puchary, ale co można zrobić więcej niż wyjście z grupy? To wszystko będzie trochę za mało i trzeba po prostu myśleć o pucharach w następnym sezonie, a te puchary można sobie załatwić przez ligę, w której idzie, a raczej nie idzie. O, tak. Sądny grudzień dla Legii, dla Kosty Runajicza, który nie ma już nic na swoje usprawiedliwienie, pisze Przegląd Sportowy. Do 20 grudnia Legia rozegra 4 mecze ligowe z ŁKS, 2 z Krakowią oraz ten pucharowy z Alkmaar, którego no, zwycięstwo, a nawet remis daje nam awans na wiosnę i grę na wiosnę w Lidze Konferencji. Ale to właściwie zobacz, Michał, tak wszyscy... No, ci trenerzy zagraniczni mają tak pod górę, bo niedawno było Van den Brom był nacenzurowanym, tak. Wygrał 2 mecze, zrobiło się ciszej, był Gustafsson, też mówiło się, że w Pogoni Szczecin do zwolnienia coś tam się poprawiło i jest cisza, także z Runajiciem pewnie, gdyby wygrał ten weekend, wygrał ten zaległy mecz z Krakowem i jeszcze coś tam i awansował, no to też by miał spokojniejsze święta. Rel. A na koniec. Rel tak jest, Sigma tak jest. Oporowo. To jest podium młodzieżowych słów roku. I oddaję. Co prawda Kazik śpiewa, że najbardziej to mnie wkurza u młodzieży, że już więcej do niej nie należy, ale językiem młodzieżowym się przecież posługujemy. Co wy na te słowa? Zresztą spośród tych tutaj odklejka ja bym zdecydowanie wyżej. Ja, no, ja bym dał te, które znam. No, także, Bambik. Bambik został spopularyzowany przez świat polityki, prawda? Tak, tak, przez Donalda Tuska. Bambik już jest bardzo niemodny, już jest pasywny. Tak, tak, już jest bardzo, bardzo mocno. No, a słowo git, słuchajcie, to w ogóle sięga... Za moich czasów właśnie za Tytusa, git ludzie przecież w Tytusie, Romku i Atomku. A z Gerypała, co to jest to słowo? Nie wiem, że geografia, jedynka z geografii, ciężko mi powiedzieć, ja już też mam takie... Natomiast kto nie wie... W ten etap, że nie rozumiem za bardzo, ale powiem wam szczerze, tak bardzo twitchowo, jeżeli chodzi o podium, bo faktycznie Rel bardzo Rel dużo, bardzo Sigma dużo. Bardzo dużo, jeżeli chodzi o te platformy internetowe. Oporowo nie wiem, skąd się tam wzięło. Nie słyszałem tak szczerze, że... No to jest odmiana pójścia w opór, tak? Tak, tak, oporowo, całodobowo. Cała prawda... To nie wiem, czy młodzież by się... Na pewno z Relem i Singą by się zgodziła. Tak, bardzo często to młodzieżowe słowo roku wybierane jest w niezgodzie z tymi najmłodszymi, którzy twierdzą, że jeżeli coś zostało wybrane młodzieżowym słowem rokiem, to słowem roku, to na pewno nie będą tego używać, ale wydaje mi się, że Rel i Sigma z nami zostaną. A właśnie, a ja mam wrażenie, że jeśli wybieramy te młodzieżowe słowo roku, ono jak dostaje już, jest na tym podium, to już po prostu od tego momentu jest niemodne i już jest passé, i już jest dla boomerów. Zeszłoroczne słowo nadal jest używane, bo tak. No Essa. W zeszłym roku Essa wygrała. Już nie, już się nie używa. No chyba mówię wam. 2 lata temu dzban chyba? Nie, 2 lata już... temu, słuchaj, Śpiulkolot wygrał. Śpiulkolot. No i też to jest niemodne. To było kompletnie mi nieznane słowo, ale Naura już oczywiście tak. Sprawdziłem, że w 2020 roku nie wybrano młodzieżowego słowa roku. Dlaczego? Bo jak jury wtedy tłumaczono, no tam głosowanie takie bardzo polityczne, było, nie chcieliśmy tutaj brać strony i tak dalej, bo miało wygrać wtedy określenie sasinić, czyli wydać, prawda, 70 milionów na wybory kopertowe, które się nie odbyły, no i nie chciano tutaj jakby antagonizować świata polityki. A może niedługo to wróci też. Natomiast mamy, słuchajcie, też nominacje dla porównania... z 1998 roku. Tak, tak? Zobaczcie. O, tutaj będę bardziej na bieżąco. Nie pękaj. Przypucować się. No to tak, no to z grypsery, tak, to byśmy wiedzieli. Czaić bazę. Muszę powiedzieć, że czaję bazę, jeśli chodzi o te słowa z 98 roku. Świrować. Tak.
Świrować jarząbka, to nie wiem. Sandomierz to w związku z czym? Właśnie, Sandomierz to nie wiem. Sandomierz, no nie wiem, chyba jeszcze księdza Mateusza nie było, prawda? Jeszcze wtedy, jeszcze nie kręcili jeszcze. Ale nie dać... kulawy, fajne. Cześć, ale daj bazę, sobie na wstrzymanie, to słuchajcie, to może zakończyć każdą dyskusję. Ktoś coś ciągle mówi, daj sobie na wstrzymanie, no i... Świrować jarząbka, podpowiada nasz wydawca, udawać głupiego. A zobacz, Sandomierz, o co chodziło z Sandomierzem? I z zimą o co chodziło? Zima i Sandomierz. No to teraz było mrozi całkiem niedawno, tak, jeszcze, tak, prawda? Mrozi. A zima, czy takie, może uczucia takie między nami, nie? Między nami jest zima teraz. O, możliwe. Sandomierz od brzmienia, żeby od angielskiego sound. Sandomierz. No wiesz, no, młodzież coś tam... Wy byliście wtedy młodzieżą, to sobie przypomnijcie, co żeście wtedy... My dalej jesteśmy młodzieżą, no tak. Słuchaj, Michał, serdowo ciągnąć ciąg. Chmurę, to boję się tutaj domniemywać. Tak, ale teraz no, widać tę różnicę przede wszystkim, że teraz... bardziej to są słowa wynikające z języka angielskiego, prawda? Te modne, te młodzieżowe, jakoś tak troszkę spolonizowane, a trochę czasami nie. A wtedy jeszcze w latach 90. tej angielszczyzny w języku polskim aż tak obecnie nie było. Zobaczcie, że jeszcze w tym tegorocznym plebiscycie na młodzieżowe słowo roku, no to był wybór internautów, zresztą aż 140 tysięcy głosów oddano. Natomiast Kapituła jako taka przyznała nagrodę specjalną dla słowa oddaję. I to mi się bardzo podoba, że na przykład można powiedzieć, że twoja bluza oddaje, tak jest. Tak jest. Oddaję. Oddaję. Zupełnie nie po polsku, prawda? Jacyś puryści by się tutaj mogli oburzyć. Co to w ogóle jest za jakaś składnia? Jak to bluza oddaje? Co oddaje? A to jest właśnie takie kreatywne, że coś tutaj jury tłumaczy, coś się opłaca, zwraca włożony wysiłek, niekoniecznie pieniądze. Akurat w twoim przypadku pewnie. Ale ja jestem bardzo, jestem bardzo zadowolony, że są takie nadal takie plebiscyty, konkursy i tak dalej, bo to jednak zwraca uwagę na to, na język, płynny, w jaki sposób język, się wypowiadamy, na język też taki potoczny i tak dalej. Zatem to jest bardzo fajna inicjatywa, że się tak wyrażasz. Ale ja również tutaj postaram się sprostować. Oddaję pieniądze, bo ja tą bluzę kupiłem. To nie jest tak. Można byłoby powiedzieć, pewnie dostał. Nie, kupiłem. Kupiłem, bo mi się podobał. Tak. Za własne, tak? Za swoje pieniążki. Za własne, za swoje. Moi kochani widzowie, mam nadzieję, że ten poranek oddaję, tak? Oddaję wam relujesz. Tak wysiłek jest. Zainwestowany we włączenie YouTube'a i odpalenie nas, zrezygnowanie z oglądania czegoś innego. Sigma, nie wiem czy pamiętacie, został tak określony Szymon Hołownia w tym liceum krakowskim, nie wiem, czy tak. Swoim, tak? Ale jednak tego. Robert Makłowicz. I motywacyjne cytaty dnia. W garnku trzeba dobrze zamieszać, tak jak w życiu. No to zamieszajmy, słuchajcie, w ten weekend. Zamieszajmy w ten weekend. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Mieszajcie w waszych garnkach i tych, i dosłownie, i tych życiowych. Życzymy wam fascynującego weekendu, tylko trzymajcie się ciepło. Lepiej do natury chyba gotować, przynajmniej nie wychodzić na 8 godzin. Tak. Zróbcie to w domu. Normalnie mówimy, nie róbcie tego w domu, a teraz mówimy... zróbcie to w domu, nie odchodźcie daleko od YouTube'a, gdyż kanał sportowy będzie nadawał. Ja na przykład mam zamiar za chwileczkę nagrać kolejne polowanie. Mam parę pomysłów, tylko jeszcze nie wiem, które wdrożyć. Dużo meczyków, tak jak zapowiadał Tomek. Dzieje się w piłkarskiej Europie. A Nikodem nam podał parę seriali, które trzeba odpalić. Morderczynie. Tak, chodzę w to. 6 odcinków to akurat... Akurat. Uda się upchnąć piątek, sobota, niedziela. Po dwa. Rel. Dziękuję. Rel. Brawo za użycie. Tak. Dziękujemy bardzo serdecznie. Miłego weekendu życzymy. Wielki rel dla was, drodzy widzowie. Dziękujemy za łapki w górę i za to, że byliście z nami. Za miłe komentarze. Tak. Fajnie było dzisiaj, sympatycznie. To znowu mam problem, żeby się pożegnać. Tak, znowu będą nam gasić światło. Będą nam gasić światło. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Ciao. Cześć.